Chcę wszystkich uspokoić, którzy boją się odsłuchać tego odcinka. Nie ma w nim nagrań z egzorcyzmów, nie ma w nim żadnych treści, które mogą być uznane za niepokojące w kontekście paranormalnych zjawisk, więc nie jest to creepypasta. I myślę, że jeżeli ktoś chce przestać bać się tej historii, to zachęcam właśnie do tego, żeby posłuchał tego odcinka. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz zostać jednym z nich, zapraszam Cię na stronę Patronite www.patronite.pl/JustynaMazur. Jesteśmy w roku 1973. Anneliese dostaje się do Pädagogische Hochschule w Würzburgu. Trafia razem z dwiema koleżankami, Ursulą Kuzaj oraz z Karin Gorą. To są dziewczyny, z którymi ona jest na roku, ale też w tej samej szkole studiuje Maria Burdisch, z którą już zresztą poznaliśmy się wcześniej i to jest taka najbliższa koleżanka Anneliese z jej w ogóle czasów i dzieciństwa, i nastoletniości. Anneliese bierze leki regularnie, cały czas ma przepisany Zentropil, a co dwa tygodnie spotyka się z ojcem Altem, który jej stan chce obserwować, przeanalizować, poznać ją lepiej. Anneliese lubi te spotkania z ojcem Altem, on zresztą po większości z nich sporządza różnego rodzaju notatki. Część z nich też zaczyna nagrywać, ponieważ notowanie w trakcie rozmowy z Anneliese jest dla niego zbyt trudne, a chce, żeby ta rozmowa z nią była jak najbardziej swobodna i naturalna. Z tych rozmów z ojcem Altem wiemy tyle, że twarze, czyli fracen, atakują ją niemal wszędzie i właściwie towarzyszą jej codziennie. Nie ma właściwie momentu wolnego od tych twarzy. Zresztą sprawdziłam sobie, wyszukując słowo fracen w Google, bo byłam bardzo ciekawa, dlaczego to słowo jest takie nieprzetłumaczalne. I kiedy wpiszecie sobie to słowo, to faktycznie wychodzą takie demoniczne, upiorne twarze. Ona też nigdy nie była w stanie powiedzieć, co dokładnie widzi, jakie to są twarze. Ona tylko mówi, że to są straszne twarze, czyli te fracen. Do tego wszystkiego w tym czasie nasila się kompletnie jej depresja. Pod koniec listopada 1973 roku mówi doktorowi Dietrichowi Lennerowi z Instytutu Psychoterapii i Psychologii Klinicznej, że jest bardzo smutna i zobojętniała. Mówi, tak bardzo chce znowu żyć. Do tego mówi coś bardzo znamiennego. Rano budzę się niechętnie i naprawdę nie mam chęci wstawać. Do wieczora jestem kompletnie wydrenowana. Z kolei jej koleżanki, szczególnie właśnie Ursula Kuzaj, mówi, że w ciągu pierwszych tygodni w szkole Anneliese była kompletnie zamknięta w sobie i bardzo przybita. Chodziła na wykłady tylko wtedy, gdy ją zaciągnęłyśmy. Ale to jest też rok, w którym Anneliese, a właściwie to czas, w którym Anneliese poznaje Petera. Peter był studentem, także uczył się w Pädagogische Hochschule. Poznała się z nim podczas tańców, na które wyciągnęły ją siłą wręcz koleżanki. I Peter tak opisywał Anneliese. Była przyjazna, ożywiona, towarzyska, dobrze mi się z nią rozmawiało. To towarzystwo Petera bardzo służyło Anneliese. Jej koleżanka opisuje moment, w którym Anneliese poznała go jako moment, który zupełnie ją odmienił. Anneliese często wychodziła z nim na tańce, nawet na kręgle, co wcześniej jej w ogóle nie interesowało. Wyraźnie zrobiła się żywa, zachowywała się jak każda inna zakochana dziewczyna. Jej zachowanie przypominało zachowanie zwykłej, wręcz podręcznikowej, zakochanej dziewczyny. I ten stan utrzymywał się zaledwie przez 2 tygodnie, ponieważ po tych 2 tygodniach Anneliese powiedziała Peterowi, że
powinni się rozstać, że on powinien ją zostawić w spokoju, dlatego że ona przyniesie mu tylko nieszczęście, ponieważ on nie zdaje sobie sprawy z tego, co ją otacza i z czym ona się musi mierzyć i że to może tylko mu zaszkodzić. Mówi do niego: ja nie czuję żadnej miłości, jestem jak otępiała, nie czuję takich emocji. Mówi też, że chce Peterowi przede wszystkim oszczędzić rozczarowań, ponieważ widziała ze strony chłopaka duże zaangażowanie, Peter naprawdę ją wspierał. On oczywiście nie był zachwycony, ponieważ określał Annelizę jako mądrą, piękną, delikatną dziewczynę, która miała wielki dar do obserwacji i analizy osobowości różnych osób, którymi się otaczali, więc dyskusje z Annelizą dla Petera były zawsze bardzo przyjemnymi i takimi intelektualnymi rozrywkami. Annelizę trafia znowu do doktora Lennera, z którym rozmawia jej się dużo, dużo lepiej niż z doktorem Littym, który w odczuciu Annelizę czuł się lepszy od niej i ona się czuła przez niego oceniana. Mówiła doktorowi Lennerowi między innymi, że nie mam woli, po prostu dryfuję i nie wiem, czego chcę. Mówiła o Peterze, że jest całkiem miły i że jako mężczyzna bardzo jej się podoba, jednak z jej perspektywy to bardzo nie fair, że ona jako osoba niezdolna do odczuwania uczuć wyższych będzie zajmowała mu czas, że on powinien spotykać się z kimś na jego poziomie, z kimś otwartym, kto odwzajemni jego uczucie. Doktora Lennera te wszystkie wyznania Annelizę smucą i mam wrażenie, że doktor Lenner jako pierwszy z niewielu chce faktycznie poznać jej uczucia. Co ciekawe, był on wychowankiem szkoły freudowskiej, czyli skupionej na psychoanalizie i najbardziej interesowało go wszystko to, co wydarzyło się w przeszłości Annelizy, co mogłoby dzisiaj świadczyć o jej stanie. Chciał też zrozumieć jej wszystkie układy w rodzinie, jej różnego rodzaju uprzedzenia, mechanizmy obronne. Przede wszystkim doktor Lenner podejrzewał, że Annelizę była podręcznikowym przykładem osoby cierpiącej na nerwicę, która rozwijała się w zastraszającym tempie. I według doktora Lennera ta nerwica została wywołana przez ojca, który nigdy jej nie rozumiał. Ojciec też był określany jako typowy podręcznikowy przykład człowieka urodzonego na początku XX wieku, który przeżył dwie wojny, które odcisnęły się na nim tak wielkim piętnem, że cierpiał on na po prostu zespół stresu pourazowego. I tylko tutaj taki mały wtręt, że w dzisiejszych czasach coraz rzadziej możemy spotkać sformułowanie takie jak nerwica, które kiedyś było używane jako taki bardzo pojemny wór na różnego rodzaju zaburzenia. Dzisiaj powiedzielibyśmy trochę chyba bardziej o zaburzeniach lękowych, które mają różne podłoże i mogą mieć naprawdę bardzo szerokie spektrum chociażby nasilenia i objawów. Natomiast bardziej Annelizę i jej uczucia były skoncentrowane na matce, której nienawidziła i to z furią, ponieważ matka reprezentowała wszystko to, co wiązało się dla Annelizy z przymusem, z bólem, z karą, z pozbawieniem siebie jakichkolwiek przyjemności czy w ogóle swobody. Wtedy też wychodzi na jaw taka historia, że pierwsza córka, czy właściwie ta starsza siostra Marta, która urodziła się i zmarła w wieku 8 lat, była córką tylko i wyłącznie Anny, jeszcze wtedy Ferg, która miała ją, zanim poznała Józefa Michela, i to było dziecko nieślubne, w związku z czym była bardzo źle traktowana przez swoje otoczenie, które również było bardzo tradycyjno, no, czy powiedziałabym bardziej tradycjonalistyczne, ale oczywiście, żeby tutaj była jasność, nie wiążę tego z samą religią i z postacią Boga, ale z tym konkretnym podejściem do wiary, takim bardzo surowym, które objawiało się na przykład tym, że kiedy podczas drugiego soboru watykańskiego weszły takie nowe zapisy, na przykład, że spowiedź jest wystarczającym sakramentem do odkupienia swoich win, do pozbawienia się grzechu, to na przykład właśnie społeczności związane z takim bardzo tradycyjnym podejściem do kościoła i do wiary, no jakby w ogóle spowiedź była jakąś furtką do tego, żeby faktycznie rozpocząć proces przebaczania, ale jednak to zbawienie i odpuszczenie
odpuszczenie grzechów i pokuta musiała być ciężka, długa i bardzo bolesna. W związku z czym Anna, potem już Michel, bardzo mocno respektowała te zasady, które ją właściwie skrzywdziły jako kobietę, jako młodą dziewczynę i dlatego tak bardzo krótko trzymała swoje dzieci, no do tego stopnia, że nie puszczała ich nawet, co powiedziałam już w pierwszej części, do koleżanek, ponieważ niektóre z nich miały braci, a na pewno mogły się w ich domach znajdować jakieś zakazane książki, na przykład o anatomii człowieka. W związku z czym doktor Lenner widział, że Annelise ma do swojej matki bardzo ambiwalentny stosunek, to znaczy tak samo jak ją kocha i jak bardzo jest jej posłuszna, to tak samo bardzo jej nienawidzi i nie chce być pod jej kuratelą, powiedzmy. 28 listopada Annelise idzie na EEG do kliniki neurologicznej. Tam z kolei dyrektorką tej kliniki jest dr Schleip, która bada Annelise bardzo dokładnie i widzi u niej wzorce epileptyczne, które objawiają się wyładowaniami w lewym obszarze skroniowym i notuje, że na podstawie historii pacjentki i wyników badania EEG musieliśmy założyć, że mamy do czynienia z chorobą drgawkową, czyli z epilepsją. Do tego wszystkiego dr Schleip robi dużą zmianę w leczeniu Annelise, ponieważ odstawia jej zentropil, natomiast przepisuje jej dużo, dużo silniejszy lek, który nazywa się Tegretal. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje pod nazwą Tegretol i on niestety jest lekiem, oprócz tego, że jest dużo silniejszy, to jest diametralnie mocniejszy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju skutki uboczne. Określany jest też przez niektórych lekarzy jako lek wręcz niebezpieczny. Do skutków ubocznych Tegretolu możemy na przykład zaliczyć senność, zmęczenie, niezborność ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania i niepokoju lub pobudzenia. Często występuje brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej i na przykład nudności, wymioty, ból brzucha i zaparcie. Do tego wszystkiego zaobserwowano zaburzenia czynności serca, układu krążenia oraz zaburzenia układu krwiotwórczego, do tego zaburzenia czynności nerek oraz zaburzenia oddawania moczu zwieńczone uszkodzeniem wątroby. Do tego wszystkiego występują także skórne reakcje uczuleniowe, nadwrażliwości, zapalenie spojówek oraz przejściowe zaburzenia widzenia. Do tego bóle mięśni, niedowład kończyn, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej oraz zaburzenia gospodarki wapniowej, a także przerost gruczołów piersiowych, ale to akurat u mężczyzn. Nie czytałabym wam tych skutków ubocznych Tegretolu, gdyby nie miały one moim zdaniem bardzo ważnego znaczenia w dalszej części tej historii. Annelise jest ze swoimi lekarzami szczera na tyle, na ile potrafi. I w pewnym momencie możemy zauważyć, co też świetnie opisał Bogumił z Lupy Sceptyka. Dlaczego Annelise na przykład nie mówi w ogóle o tym, że widzi twarze, że widzi te fracen straszliwe. Otóż Annelise zdawała się oddzielać wszystkie rzeczy, które w jej mniemaniu łączyły się tylko i wyłącznie z chorobą jej mózgu, od tych rzeczy, które uważała za ściśle religijne. Ponieważ Annelise, już co powiedziałam wcześniej, ojcowi Altowi powiedziała o tym, że ona czuje się, jakby ktoś w niej mieszkał i zaczęła czuć odrębność od bytów, które są w niej, więc już miała takie poczucie, że coś w niej mieszka, co nie jest nią i to jest takie świetne podłoże do tego, żeby mogła się rozpętać w niej, czy rozwinąć ta cała myśl o tym, że jest opętana. Na początku jej stan był określany jako nawiedzanie duchów, to się nazywa nawet molestowanie przez jakieś tam istoty demoniczne. I to się chyba nazywa po łacinie circumsessio. Natomiast obsesjo to już jest to, kiedy te demony przejmują kontrolę nad człowiekiem. Jednak mimo, że ta szczerość w mniemaniu pewnie Annelise z lekarzami była dość duża, ponieważ doktorowi Lennerowi i doktor Schleip mówiła dość sporo, to wciąż żaden z lekarzy nie dowiedział się o całej serii innych objawów, takich jak właśnie omamy węchowe, słuchowe, no i też wzrokowe. Doktor Schleip mówi jeszcze jedną rzecz, którą mówi po fakcie, kiedy już jest przesłuchiwana przez prokuratora w sprawie Annelise. Pyta jej, czy Annelise mówiła jej cokolwiek o jakichś właśnie religijnych doznaniach, czy odczuwała właśnie obecność świętych osób, czy właśnie jakichś demonów.
I doktor Schleip mówi, że mówi dokładnie takimi słowami, które wam teraz przytoczę. Gdybym wiedziała o tym, że dzieje się coś nadprzyrodzonego w cudzysłowie, na pewno bym zareagowała, bo bardzo się tym interesuję. Na polu naukowym oczywiście. Warto też zauważyć, że zarówno według zeznań doktora Lenera, jak i doktor Schleip, Anneliese była oziębła seksualnie, o czym też mówiła i bardzo się na to uskarżała, ponieważ wszelakie próby Petera zbliżania się do Anneliese, i to wcale nie mowa tutaj o seksie, tylko o jakichkolwiek zbliżeniach, no poza tańcem powiedzmy, kiedy siłą rzeczy trzeba się dotykać, to właśnie mówiła o tym, że straszliwie wielką jej to sprawia trudność, żeby się tak zbliżyć, zresztą ona nie chce mu robić nadziei i uważała siebie za bardzo wybrakowaną w tej materii kobietę. I kiedy na jej prośbę te kontakty z Peterem zostały osłabione, to po jakimś czasie zaczęła mówić zarówno lekarzom, jak i ojcowi Altowi, jak i w ogóle swoim bliskim, że bardzo za Peterem tęskni, że jednak on był takim promykiem nadziei i radości w jej życiu. W grudniu 1973 roku Peter nadal jest obecny w życiu Anneliese, ona znowu się z nim spotyka. Mówi mu wtedy, że zmiana leku na Tegretol jej pomogła, ale w ogóle nie wpłynęła na jej inne problemy. Mówi o tym, że cały czas widzi twarze, ale wspomina także, że smród, który czuła tylko czasami, ten smród fekaliów, spalenizny, zgniłego jaja, towarzyszy jej właściwie teraz cały czas. I Anneliese wtedy mówi Peterowi, że jej rodzina również odczuwa ten smród. To niestety nigdy nie zostaje w żaden sposób zweryfikowane przez jakąkolwiek osobę z zewnątrz ich rodziny. Jedyną taką osobą, która też to odczuwa, jest ksiądz Alt. No ale tutaj pozostawiam to do waszej oceny, czy jego zeznania jako osoby, która również miała różnego rodzaju zaburzenia, nie wiadomo też, czy on się czymś leczył, czy to jest wiarygodna osoba do składania tego typu zeznań. Peter wspomina taką rozmowę z Anneliese. Zgodziliśmy się, że od tej pory Anneliese będzie odpowiedzialna za wszelkie decyzje, żeby wzmacniać siłę jej ego i woli. Później zawsze miałem takie same obserwacje. Gdy czuła się wolna, w naturalny sposób przejmowała inicjatywę. O niezbędnych kwestiach decydując całkowicie niezależnie. Jednak gdy dotykała ją ta wewnętrzna męka, ledwie była w stanie podejmować jakiekolwiek decyzje. Jedynie z największym wysiłkiem. 11 grudnia podczas sesji z doktorem Lenerem mówi Anneliese mu, że odkąd przerzuciła się na Tegretol, czuje się lepiej. I to samo powiedziała tydzień później doktor Schleip. Ale chwilę potem ojcu Altowi mówi o tym, że to nie jest depresja, tylko stan. Zaczyna też wtedy mówić mu, że wszyscy jej rówieśnicy, nauczyciele, jej rodzina i każda właściwie osoba z zewnątrz żyje na innym poziomie świadomości niż ona. I to sprawia, że zaczyna żyć w jeszcze większym oddaleniu i dystansie od rzeczywistości. W styczniu 1974 roku dzieje się też coś bardzo ważnego w świecie Anneliese, ponieważ ksiądz Alt zostaje przeniesiony do parafii w Etleben, co sprawia, że nie ma już tyle czasu, żeby spotykać się z Anneliese, ponieważ droga z Etleben do Klingenburgu jest dość długa i ojcu Altowi po pierwsze nie zawsze pasuje, żeby tam jechać, po drugie zajmuje to po prostu za dużo czasu. Peter namawia ją wraz z doktorem Lenerem, żeby poszła na terapię grupową dla osób z podobnymi problemami jak ona, ponieważ doktor Lener cały czas uważał, że problemy Anneliese w głównej mierze skupione są na jej psychice, też zaburzeniach osobowości, w związku z czym widział sens, żeby wyprowadzić ją w jakiś sposób z tego stanu na psychoterapii. Mówi ona też o tym, że ona jest przyklejona właściwie do Piotra, mówi, że zawsze robi to, co on mówi, że Piotr zawsze przyjmuje tę inicjatywę za nią, w związku z czym ta terapia staje się naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, zarówno
Piotr tak uważa, jak i uważa tak dr Lenner. No i pewnego dnia ona się tam dostaje, mimo że jest sceptycznie do tego nastawiona, to idzie na tę terapię i wraca z niej wściekła właściwie. To był jedyny raz, kiedy ona się tam pojawiła i powiedziała dokładnie, tutaj cytat, nie mam pojęcia, co niby miałam stamtąd wynieść, nie jestem obłąkana. Jednocześnie Piotr próbuje z Annelise zacząć już taki normalny związek i chce, mimo że on już zna właściwie wszystkie osoby, które są w życiu Annelise ważne, co poza siostrami stanowi bardzo niewielkie grono, bo zaledwie 3 koleżanki i jeszcze grono oczywiście księży i lekarzy, z którymi się Annelise widuje regularnie, bo na te wizyty Piotr chce jeździć z nią, żeby ją w jakiś sposób wspierać. I w momencie, kiedy on sam chce ją zapoznać z jego grupą rówieśników, no to ona odmawia, dlatego że twierdzi, że to są ludzie, którzy jej nie polubią. Poza tym, i tutaj mówię z taką lekką chyba, nie wiem, wyższością, cytat, trudno mi znaleźć jakąś przyjemność w skakaniu w kółko i zachowywaniu się jak imbecyl. Zdaje się, że Annelise zaczyna się czuć dobrze tylko i wyłącznie po spotkaniach z księdzem Altem. Po każdej rozmowie jechała do domu radosna i rozluźniona, pisze ksiądz Alt w liście do biskupa. Chociaż nie zrobiłem dla niej nic poza wspólną modlitwę i udzieleniem jej formalnego kapłańskiego błogosławieństwa. Jej twarz gwałtownie się zmieniła, coś w niej się podnosiło. Na ustach pojawiał się uśmiech, a jej ulga była namacalna. Atmosfera rozmowy natychmiast się zmieniała. I kiedy ojciec Alt widzi tę poprawę, mówi Annelise, że nadszedł czas na wprowadzenie kolejnego kroku w takim dochodzeniu do siebie. Prosi dziewczynę, a właściwie to zaleca jej, żeby zaczęła żyć ściśle według zasad religijnych, aby pozbyć się na dobre tego, co ją dręczyło. Zaznacza też, że mimo że te wszystkie tutaj praktyki religijne działają, to powinna nadal chodzić do lekarza, więc w kwietniu znowu Annelise pojawia się u dr Schleip, która jednak stwierdza podczas tej wizyty, właściwie zaprzeczając wszystkim optymistycznym obserwacjom zarówno Annelise, jak i doktora Alta, że Annelise przechodziła jeszcze kilka ataków. I dr Schleib wiąże to z niewłaściwym zażywaniem leku. Podejrzewa, że albo Annelise przestawała brać leki na jakiś czas, albo brała je nieregularnie, albo brała ich za dużo. Przy czym najbardziej prawdopodobną wersją jest ta, że Annelise zapominała i pomijała czasami dawki leków. I dr Schleip wie to stąd i wnioskuje to po tym, że ona miała brać ten Tegretol chyba 2 razy dziennie, tak jak ten Zentropil, w związku z czym, jako że te wizyty kontrolne miała bardzo często, bo co miesiąc, to Annelise czasami te wizyty przesuwała na przykład, w związku z czym siłą rzeczy nie wystarczało jej leków, żeby przeżyć taką miesięczną kurację. Były przypadki, że ona prosiła lekarzy kellerów, czyli tych, którzy przejęli praktykę od doktora Vogta, a tacy lekarze nie mogą przepisywać tak silnych leków stale, jakim oczywiście jest Tegretol. Napady padaczkowe, jakie Annelise przechodziła, prawdopodobnie przechodziła je już bezobjawowo albo nie uważała za atak epilepsji pewnych objawów, które miała, czyli na przykład właśnie tutaj omamy węchowe czy słuchowe. W związku z czym miała poczucie i Annelise mogła naprawdę żyć w przekonaniu, że ataki epileptyczne ją omijają, ponieważ Tegretol wyciszał napady drgawkowe, to znaczy on jakby je redukował do minimum, czy w ogóle je wykluczał, ale niestety najprawdopodobniej epilepsja u Annelise objawiała się tymi omamami słuchowymi, węchowymi, też wzrokowymi, które ona czasami chyba odbierała jako spotkania z Jezusem Chrystusem czy Maryją. Do tego doktorowi Lenerowi w pewnym momencie mówi o tym, że czuje się tak, jakby żyła jednocześnie na 2 poziomach świadomości. Jestem taka rozdarta, zdezintegrowana, rozciągnięta między 2 biegunami, nawet fizycznie. W szkole, w której uczy się Annelise, nadchodzi czas praktyk i Annelise zaczyna uczyć religii. Podczas jednej z lekcji,
pod koniec tygodnia, był to chyba piątek, w trakcie prowadzenia zajęć, Annelise doświadcza paraliżu jednej strony ciała, nie jest w stanie podnieść się z krzesła. Od tamtej pory też zaczyna zauważać problemy z chodzeniem i ma takie poczucie, jakby jej nogi w ogóle przestały być w jakikolwiek sposób ruchliwe i zdolne na przykład do zginania, tylko ma wrażenie, że chodzi na dwóch suchych patykach. Wtedy dr Lenner uznaje, że czas najwyższy, żeby Annelise wróciła do szpitala i do kliniki dr Schleip, ale Annelise tego absolutnie nie chce robić. Mówi wtedy mu, że leki w ogóle nie działają, że po co ma w ogóle dalej je brać, po co ma w ogóle być w jakimkolwiek szpitalu. Ona chce żyć, nie chce chodzić ze szpitala, od szpitala do szpitala, od lekarza do lekarza, za każdym razem ma odpowiadać na te same pytania, znowu z tego nic nie wynika, a wszyscy i tak nie wiedzą, co jej jest, w związku z czym ona w ogóle nie widzi sensu w dalszym leczeniu. Jednak zarówno Piotr, jak i rodzice namawiają ją jednak, żeby pojawiła się u dr Schleip i wtedy dr Schleip bada jeszcze raz dziewczynę, robi jej EEG i EEG wychodzi dużo lepiej niż poprzednio, jednak wciąż widać dość spore uszkodzenie mózgu w lewej przestrzeni skroniowej. Dr Schleip mówi Annelise, że nadal musi zażywać Tegretol. Annelise odwiedzała ojca Alta w momentach, gdy nie mogła już znieść więcej udręki. Ojciec Alt wciąż wahał się pomiędzy wyjaśnieniem, które uważało za naturalistyczne, być może uszkodzenie mózgu albo problemy psychologiczne, i religijnym jako alternatywę możliwe nagabywanie przez siły demoniczne. I tutaj też taka ciekawa wzmianka pada w książce dr Goodman. Ojciec Alt podczas kontaktu z tymi listami wychodzącymi spod ręki Annelise czuł bardzo duży niepokój, też sztywność, dreszcze, tracił na moment świadomość, robiło mu się gorąco, ciepło, potem lodowato. I kiedy inni księża, między innymi ojciec Roth, Hermann i Habiger, rozmawiali sobie o Annelise, żeby w jakiś sposób zaradzić tutaj temu dramatowi młodej dziewczyny, zapytali księdza Alta, który miał z nią największy kontakt, czy on na pewno jest przekonany o tym, że Annelise nie choruje na żadną histerię, nerwicę, schizofrenię. I ojciec Alt stanowczo zaprzeczył, powiedział, nie mam mowy. Pamiętajcie, że przez lata byłem księdzem w Bonn. Często widywałem tam ludzi tak samotnych, że uciekali w histerię. Widziałem też pacjentów z histerią na oddziale neurologicznym w szpitalu. Ona nie zachowuje się w taki sposób. Nie ma też w niej nic schizofrenicznego. Ojciec Alt też sugeruje, że wątpi w epilepsję Annelise, ponieważ mówi, że dziewczyna niby ma epilepsję, natomiast nigdy nie doznała ataku przy księdzu. Wszyscy księża uznają, że trzeba się przyjrzeć przypadkowi Annelise. Taki jest ich wniosek z tej wspólnej debaty. Postanawiają, że Annelise ma sobie wybrać przewodnika duchowego i Annelise, kiedy się o tym dowiaduje, no to wybiera na rolę tego przewodnika duchowego ojca Alta, co nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ dziewczyna łapie z nim całkiem bliską więź. I w Klingenbergu 9 września 1974 roku pisze do niego list. Witaj, ojcze Alcie. Powinnam do ojca pisać z przyjemnością, jednak to trudne, bo bardzo ciężko jest mi zebrać myśli. Zwykle nie udaje mi się przelać na papier tego, co naprawdę chcę i dlatego zajmuję się powierzchownymi kwestiami. Niedługo będę musiała odbyć 3-tygodniową praktykę nauczycielską i szczerze mówiąc boję się tego i jestem prawdziwie przerażona. Po raz kolejny uświadamiam sobie, że nie jestem w stanie poradzić sobie z rzeczywistością, która mogłaby być inna, gdybym była panią samej siebie. Po prostu straciłam kontrolę i to często głęboko mnie przygnębia. Czuję to zwłaszcza w chwilach, gdy przebywam z innymi ludźmi albo gdy gram na pianinie. Wtedy jestem tego szczególnie świadoma. Gdy maluję albo piszę list. W sumie tak naprawdę to bez znaczenia, co robię. Zwyczajnie czuję to przez cały czas. Z tego właśnie powodu nigdy nie jestem zadowolona, gdy pracuję, ani nawet potem. Normalnie człowiek cały oddaje się pracy. Pracując, czuję się szczęśliwy. Nie rozumiem, dlaczego w moim przypadku tak nie jest. Dlaczego Bóg odmawia mi tego szczęścia? Czy to w ogóle możliwe, żeby człowiek żył, nie czując oddania dla swojej pracy czy zadania, bez poczucia, że się nią karmi, nie czując się zbytecznie i pusty w środku? Wciąż zadaję sobie to pytanie. Zatruwa mój umysł tysiące razy na dzień. Dlaczego? Przyznaję, że jest trochę lepiej. Życie nabrało większego znaczenia, jednak nadal nie jest ze mną dobrze. Na przykład jedno zdarzenie było dla mnie prawdziwym szokiem.
Chciałam w wakacje przepracować 3 tygodnie w szpitalu. Byłam tam tylko 1 dzień i wróciłam do domu bardziej jak w transie niż jak w normalnym stanie świadomości. Przede wszystkim już o 1:30 po południu byłam całkowicie wyczerpana fizycznie, ale też psychicznie. Byłam agresywna i z jakiegoś powodu miałam wrażenie, że nic mnie nie łączy z otaczającym mnie światem. Moi rodzice oczywiście zauważyli, co się dzieje i zajęliśmy się tym w taki sposób, że do pracy poszła za mnie rozwita, moja najmłodsza siostra. Dla niej to zajęcie też było ciężkie, jednak wydawało się mimo wszystko sprawiać jej przyjemność. Zeszłej soboty poszłam do spowiedzi. Wie ojciec, czasami trzeba przezwyciężyć pewien opór, gdy idzie się do spowiedzi, ale dla mnie to już ekstremum. Często mam wrażenie, że przy takich okazjach opuszczają mnie dobre duchy. Później byłam dość szczęśliwa. W niedzielę przystąpiłam do komunii. Czuję, że jest w niej siła, chociaż na początku jestem kompletnie pusta, nic nie czuję i mam wrażenie, że nie posiadam żadnego punktu odniesienia. Ale po kilku minutach to puste uczucie znika. Staję się bardziej sobą i czuję się dobrze. Peter nie chce już do nas przychodzić, bo nie może być ze mną sam i dlatego, że mama zachowuje się w zupełnie niemożliwy sposób. Na przykład nie pozwala mu wchodzić ze mną do mojego pokoju. To niedorzeczne. Ustanowiła także zasadę, że może do mnie przychodzić tylko raz w tygodniu. Być może ojciec mógłby z nią kiedyś porozmawiać? Nocami często płakałam. Nie było nikogo, do kogo mogłabym pójść i porozmawiać. Potem już nie płakałam, bo nie było z tego żadnego pożytku. I po jakimś czasie już nawet nie byłam w stanie płakać. Potem bardzo się rozchorowałam. Zapalenie opłucne i gruźlica i poczułam się jeszcze bardziej samotna i bezradna niż kiedykolwiek. Moja mama miała tyle pracy, że nic jej nie powiedziałam i sprawy cały czas się pogarszały. Poczułam, że Bóg zupełnie mnie opuścił. Wówczas byłam już wyraźnie nagabywana. Zawsze chciałam się zabić. Śmiertelnie się bałam, że stracę rozum, bo byłam tak zdesperowana. Potem poczułam, że Bóg jednak mnie tak całkiem nie zostawił. Znowu byłam w stanie się modlić. Poczułam się lepiej i wyzdrowiałam. Niestety potem musiałam pojechać do sanatorium w Mittelbergu. Tam mi się pogorszyło. Cierpiałam męki. Modlitwa mi nie pomagała i nie było tam nic innego. Potem nastąpiło coś jakby ozdrowienie, gdy po pół roku mnie wypisano, ale w jakiś sposób w środku byłam martwa. Przynajmniej teraz może będzie ojciec w stanie trochę lepiej mnie zrozumieć. Sądzę, że wkrótce do ojca przyjadę. Do zobaczenia, Annelise. I kiedy wydaje się, że Annelise chce lub próbuje tak na spokojnie z księdzem Altem poukładać sobie rzeczy, które są w głowie, na scenę wkracza znana nam z poprzedniej części Frau Hein, Thea Hein. Thea Hein to jest przyjaciółka domu, ma swojego męża, Herr Heina. Więc oni tworzą taki duet bardzo zatroskanych współparafian, sąsiadów powiedzmy. I to właśnie pani Hein bardzo nalega na to, żeby Annelise poddano egzorcyzmom i mówi o tym otwarcie, nie tylko rodzicom Annelise, ale też w okolicznych domostwach i w sklepach, w których wszyscy razem kupują produkty spożywcze, że to dziecko jest nawiedzone przez demony. Wiem, o czym mówię. Już widywałam opętanych ludzi. Jeśli siedzi się w sprawach religijnych tak jak ja, to wie się takie rzeczy. Kościół powinien coś z tym zrobić. Są takie specjalne modlitwy, wiesz? Egzorcyzm. Nie rozumiem, dlaczego księża nie forsują tego u władz kościoła. Przecież ta dziewczyna potrzebuje pomocy. I żeby uzmysłowić, jak bardzo pani Hein była zdeterminowana, żeby tutaj przejąć sprawę Annelise we własne ręce, to tylko powiem tyle, że ona sama dzwoniła do na przykład przewodnika duchowego Annelise, czyli do ojca Alta i mówiła, co zresztą ojciec Alt potem pisze w liście do biskupa. Była bardzo podniecona i powiedziała mi, że coś trzeba zrobić. Znowu wydarzyło się kilka rzeczy. I skoro nasze własne władze kościelne nie słuchają, to może trzeba się zwrócić do innych. Odparłem jej, że zrobiliśmy wszystko, co było konieczne i istotne w tych okolicznościach. Mimo wszystko powiedziałem jej, że nie mogłem zgłosić problemu, który znacząco się zmniejsza i czasowo nawet całkowicie znika. Ale 17 września, dokładnie dzień później po tym telefonie,
Frau Hein. Anneliese sama dzwoni do ojca Alta i prosi go o spotkanie. I ojciec Alt wspomina to tak. Przyjechała ze swoim ojcem i była w złym stanie. Przybita, błądziła spojrzeniem, wewnętrznie była niespokojna, kiepsko panowała nad mięśniami. Poprosiłem jej ojca, by pozwolił mi porozmawiać z nią na osobności i udzieliłem jej żarliwego kapłańskiego błogosławieństwa. Jakby ktoś zdjął z niej wielki ciężar. Pomodliłem się z nią. Poczuła się jeszcze lepiej. W trakcie rozmowy, która trwała 20 minut, wciąż uroczyście ją błogosławiłem i zmawiałem modlitwę. Im dłużej to robiłem, tym lepiej się czuła. Wreszcie powiedziała, że wszystko znowu jest w porządku. Po wszystkim jej ojciec zauważył skonsternowany, że jego córka radykalnie się zmieniła. I skąd znamy te zapiski ojca Alta? Otóż on zaczął pisać listy do biskupa Sztangla, który był zwierzchnikiem właśnie ojca Alta i wszystkich księży w okolicach Aschaffenburga, czy Würzburga, już teraz nie pamiętam, ale tamtej okolicy, przepraszam. I właśnie nie można było odprawić żadnego egzorcyzmu i poddać nikogo egzorcyzmom bez wyraźnej zgody biskupa. W związku z czym ojciec Alt do tego biskupa stale pisał, opisując mu przypadek Anneliese i prosił go, żeby ta zgoda została Anneliese udzielona. Ale po tym właśnie liście tutaj, w którym napisał, że Anneliese poprawia się po modlitwie, którą odprawia ksiądz Alt, biskup Sztanglitz ciągle był nieugięty i twierdził, że to jeszcze nie jest ten moment, w ogóle nie wiadomo, to o niczym nie świadczy, czy ona na pewno jest przebadana wzdłuż i wszerz, czy wszystkie objawy są zaobserwowane, więc ten biskup się nawet wykazywał takim, powiedziałabym, medycznym podejściem, ponieważ pytał o wiele takich biologicznych szczegółów. I wtedy, kiedy odmawiał biskup Altowi przeprowadzania tych egzorcyzmów, to Alt nawet sugerował, że przecież nikt nie musi się o tym dowiedzieć, że można to wszystko zrobić bardzo dyskretnie, że w żaden sposób nie stanie się żadną sensacją, że nikt się o tym nie dowie i że po prostu to jest ich obowiązek, żeby dziewczynie pomóc. No ale niestety cały czas spotykał się z odmową, czy niestety z jego punktu widzenia spotykał się z odmową biskupa, w związku z czym powiedział Anneliese, że trzeba przyjąć trochę inną taktykę, że trzeba tutaj dużo bardziej położyć, dużo większy nacisk położyć na kwestie religijne, w związku z czym poprosił Anneliese, żeby żyła w bardzo taki surowy, prowadziła taki surowy tryb życia, żeby głównie spędzała czas na modlitwie. Anneliese oczywiście posłusznie tego wysłuchała i powiem wam tylko tyle, że w maju 1974 roku idzie Anneliese ostatni raz do doktora Lennera, który ją potwornie rozczarowuje, bo chce ją dalej badać, dalej zadaje jej pytania, które ją męczą i ona już nigdy więcej do tego lekarza nie idzie, a tym bardziej postanawia do niego już nigdy więcej nie przyjść, kiedy dr Lenner podczas tej ostatniej wizyty widzi, że z Anneliese jest coraz gorzej. Wszyscy związani z kościołem widzą, że jest z nią lepiej. Ojciec Alt twierdzi, że jest z nią dużo lepiej, natomiast doktor, który widzi ją raz na miesiąc, nie tak jak ksiądz Alt dość często, ponieważ w tamtym czasie, kiedy on się stara o zgodę na ten egzorcyzm, to widzą się bardzo często, no doktor Lenner twierdzi, widzi te zmiany w dziewczynie drastycznie na gorsze i rekomenduje jej udanie się już do kliniki na po prostu na obserwację na zamkniętym oddziale do dr Schleip i kiedy Anneliese to słyszy, to już czuje wewnątrz, że nigdy więcej do tego lekarza nie wróci. Więc w taki sposób kończy się właściwie leczenie Anneliese. I dziewczyna doprowadza do takiej sytuacji, że jeszcze dla świętego spokoju chodzi do dr Schleip na takie bardzo krótkie wizyty psychiatryczne, które wiążą się głównie z przepisaniem leków. Natomiast w żaden sposób już nie doprowadza do konfrontacji doktora Lennera z dr Schleip, w związku z czym oni nie mogą się ze sobą komunikować, ponieważ nie wiem, czy Anneliese wycofa jakąś zgodę. W każdym razie traci się ten kontakt, ten zespół się rozbija. I te wizyty u dr Schleip są tak błyskawiczne i prawdopodobnie tak mało diagnostyczne i pogłębione, że dr Schleip przestaje w ogóle nawet notować daty, więc dzisiaj też nie wiemy dokładnie, kiedy i jak często Anneliese się u niej pojawiała.
I 1 września 1974 roku dzieje się taka rzecz, być może przypadek, być może nie. W każdym razie w swojej bursie, czy tam w tym Ferdinandeum, w którym Anneliese mieszka podczas studiów, zostaje jej przydzielony osobny pokój. I nie wiadomo, czy to chodzi o to, że współlokatorki nie za bardzo mogą wytrzymać z jej odmawianiem pacierzy bez przerwy, bo Anneliese w pokoju robi tylko dwie rzeczy. Uczy się oraz się modli, czasami śpi, ale też nie wiadomo za bardzo kiedy. W związku z czym, kiedy Anneliese trafia do tego pokoju już osobnego, to powoduje, że ona już całkowicie się oddala od swoich znajomych. Ten dystans jest całkowicie zwiększony, ponieważ jeżeli w ogóle ktoś przebywa z Anneliese, to tylko na terenie jej pokoju i tylko na warunkach, które ona ustala, a warunkami, które ona ustalała, była wspólna modlitwa. I tutaj Ursula Kuzaj i inni znajomi mówią, czy Ursula tutaj mówi śledczym, nadal mieszkałyśmy na tym samym piętrze, ale od tego czasu nie dało się już z nią nawiązać bliskiego kontaktu. Zrobiła się bardzo niekomunikatywna i dosłownie się od nas odcięła. Dziewczyny też podejrzewały, że to ma wszystko w związek z jej relacją z Peterem, ponieważ uważały, że prawdopodobnie powodem tego odcięcia jest zazdrość chłopaka. Uważały, że wielu facetów nie może znieść, gdy ich dziewczyna nie ma innych znajomych. Ale w rzeczywistości Peter nie miał z tym nic wspólnego. Zresztą sam ją ciągnął do jego znajomych, próbował z nią gdzieś wyjeżdżać. Sam często z nią spędzał czas, ale bardzo często ten czas polegał na tym, że oni na przykład szli wspólnie modlić się do kościoła. Peter miał też samochód, więc Anneliese często korzystała z jego dobroci i po prostu prosiła go, żeby ją gdzieś tam woził po tych świętych miejscach, ponieważ ta miejscowość, w której Anneliese miała uczelnię, leży w takiej okolicy, którą się nazywa Marienland, czyli Ziemia Maryi. I tam jest dużo takich miejsc, które są uważane za takich bardzo głęboko wierzących katolików, wierzących w takie właśnie mistyczne różne klimaty, za miejsca święte. W związku z czym Anneliese bardzo chciała do tych świętych miejsc jeździć. No i właśnie to się odbywało za pomocą Piotra i jego samochodu. Jednak kiedy Anneliese otrzymała swój pokój, to wtedy miała taką silną potrzebę usamodzielniania się, w związku z czym zrobiła prawo jazdy i już od Piotra nie potrzebowała przysługi takiej, jaką było przewiezienie jej gdzieś, tylko po prostu pożyczała od niej samochód i w ogóle znikała na przykład znikała z tym samochodem na przykład na długie godziny. Czasami nie wracała na noc, gdzieś tam jechała sobie, nie informowała go, kiedy mu odda, i Piotr zaczął się czuć może niewykorzystywany, ale odrzucony przez nią. I teraz może nas dziwić fakt, że jakim cudem osoba o tak kiepskim zdrowiu, o zaburzeniach wzroku na przykład, cierpiąca na epilepsję i to tak o silnym przebiegu tej choroby, jakim cudem ona dostała prawo jazdy. Otóż chodziło o to, że znowu nastąpił jakiś problem z komunikacją lekarzy i zgoda na prawo jazdy nie była wydawana przez lekarza psychiatrę, tylko przez lekarza rodzinnego, czy tam jakiegoś tak jak dzisiaj się idzie na takie badania, to do medycyny pracy najczęściej, nie? W sensie to są takie ośrodki, które się nazywają medycyna pracy, badania do prawa jazdy i tak dalej. Więc po latach dr Schleip, która najprawdopodobniej odczuwała spore wyrzuty sumienia spowodowane tym, że dziewczyna miała prawo jazdy w tak ciężkim stanie, biorąc na przykład taki lek jak Tegretol, który nawet w swojej ulotce ma napisane, że wprowadzenie pojazdów pod wpływem tego leku jest bardzo niewskazane, ponieważ lek działa silnie na układ nerwowy i może właśnie powodować zaburzenia koncentracji, senność, zwiotczenie mięśni, jakąś niezborność ruchową, więc sam lek wyklucza możliwość prowadzenia samochodu. Ale Anneliese jednak jako 22-latka ma pewną potrzebę posiadania jakichś znajomych, w związku z czym tworzy grupę, chociaż nie powiedziałabym, że to znajomi, tylko takie kółko religijne, które jest potem potocznie nazywane przez innych studentów, którzy do niego nie należą,
kółkiem dewotów, ponieważ Anneliese znalazła sobie tam kilka koleżanek, które również tak jak ona były z tej frakcji sprzeciwiającej się postanowieniom II Soboru Watykańskiego. Oni uważali, że na przykład przyjmowanie komunii do rąk, bo w Niemczech wtedy wprowadzono przyjmowanie komunii do rąk, którą potem następnie brało się samemu do ust, uważały to za bezczeszczenie, za świętokradztwo niemalże. Do tego wszystkiego nie potrafiły zrozumieć, w jaki sposób można inaczej komunię przyjmować niż na stojąco. Do tego wszystkiego wciąż sprzeciwiały się tak prostej spowiedzi, że co to jest, pójść do konfesjonału, wyznanie grzechów, odmówienie kilku modlitw i co, już koniec. One były raczej tak zwolenniczkami właśnie takiej dość silnej pokuty i właściwie to powiedziałam, dotkliwej pokuty. No i też oczywiście miały takie bardzo silne przekonanie, że to cierpienie, którego człowiek doświadcza, jest mu konieczne do zbawienia. Więc ona się spotykała z tymi koleżankami, one przychodziły do niej do pokoju, tam wszystkie razem się modliły, odmawiały zazwyczaj różaniec. Podczas tych spotkań Anneliese dawała dziewczynom wodę święconą z San Damiano, którą przywiozła najpierw z tej pierwszej pielgrzymki, która się okazała takim dość traumatycznym przeżyciem, nie tylko dla niej, ale też dla wszystkich, którzy z nią tam pojechali. Potem jeździła tam jeszcze kilka razy, ponieważ odnajdowała w tym San Damiano jakąś taką nadzieję na to, żeby coś się w jej życiu zmieniło. I ona się bardzo chciała uwolnić, chciała stać się niezależna od tego wszystkiego, co w niej mieszka. Jednak za każdym razem, kiedy do tego San Damiano jeździła, no to sytuacja się powtarzała. Ona po prostu nie była w stanie wejść do świątyni, która tam była. W każdym razie podczas tych modlitw ze swoimi koleżankami z tego kółka dewotów dawała im tę wodę. Zresztą Thea Hein uważała, że ta woda potrafi działać absolutne cuda i że ona ma wartość cudotwórczą. No i że na pewno tej wody Anneliese nie powinna się wystrzegać. I kiedy tak się modliła i miała wokół siebie te koleżanki, to poczuła się dużo pewniej. To znaczy miała takie poczucie, że wreszcie odnalazła jakiś swój punkt odniesienia, czy punkt zaczepienia właściwie. Piotr gdzieś tam był obok i to też na jej warunkach. Dziewczyny, które z nią się przyjaźniły, czy nie przyjaźniły, ale które gdzieś tam miały z nią jakiś kontakt, również ta relacja opierała się na warunkach wytyczonych przez Anneliese, na jej terenie. I to sprawiło, że ona się poczuła dużo bardziej samodzielna, co sprawiło, że otworzyła się znowu na znajomych ze starych czasów, że tak to ujmę. Więc znowu zaczęła kontaktować się z Ursulą Kuzaj, z Marią Budryś. I początkowo Anneliese czuła się bardzo z tym dobrze. Jednak, co najgorsze, zaczęła znowu odczuwać nawroty, i to silne nawroty depresji i zobojętnienia, w związku z czym podczas jednej ze swoich wizyt w Klingenbergu udała się do swojego lekarza rodzinnego, czyli doktora Kellera, z którym zaczęła o tym rozmawiać i zapytała go wtedy, czy jego zdaniem epilepsja może doprowadzić do obłędu. I lekarz stanowczo stwierdził, że nie, jednak przed samym końcem wizyty powiedział, że a może lepiej w tej kwestii, żeby wypowiadał się neurolog. W związku z czym Anneliese udaje się do neurologa, ale już nie idzie do doktora Lenera, tylko idzie do doktor Schleip, u której pojawia się wraz ze swoimi rodzicami. I rodzice również próbują wypytać panią doktor Schleip, czy to, co się dzieje z ich córką, może być traktowane jako opętanie. No i doktor Schleip mówi, że no nie. Nie może być traktowane jako opętanie, w związku z czym pokornie rodzice wychodzą z tego gabinetu i postanawiają na jakiś czas wziąć Anneliese ze sobą do Klingenbergu. Na Anneliese na początku sierpnia 1975 roku zostaje przeprowadzony tak zwany mały egzorcyzm, który zdaje się jej chwilowo pomóc, jednak później okazuje się, że zdecydowanie pogłębił jej stan. Ponieważ w Klingenbergu wcale wszystkie sytuacje z Anneliese się nie uspokoiły. Tutaj cytat. Przeciwnie, udręka Anneliese sięgnęła wyżyn.
których nikt nie był w stanie przewidzieć. We wspomnieniach otaczających ją ludzi, jej rodziców, Rozwity, Petera, wydarzenia z sierpnia tamtego roku są zawiłą plątaniną różnych incydentów, zamazaną przez przerażenie. Annelise była tak pobudzona, że przypominała trąbę powietrzną. Prawie nie spała, co najwyżej po 2 godziny niespokojnej drzemki. Czasami się modliła, wykrzykiwała to samo zdanie od zmierzchu do świtu. Jezu, wybaczenia i łaski, wybaczenia i łaski. Biegała po domu w górę i w dół po schodach, brykając jak kozioł, słowami ojca Rodewyka. Klękała i wstawała z niewiarygodną prędkością, aż kolana miała opuchnięte i owrzodziałe, a jednak robiła to dalej. Od ścian odbijały się jej ochrypłe, nieustanne wrzaski, unoszące się i opadające jak fale rozbijające się o skalisty brzeg. Potem nadchodził szczyt, gdy dygotała i wykręcała się, a w konsekwencji skali swojego pobudzenia popadała w całkowitą, przypominającą katatonię sztywność, w której nie ruszała rękami ani nogami, nawet przez jakiś czas nie krzyczała. Rozwita, roniąc łzy współczucia, myła ją i próbowała karmić, gdy całymi dniami leżała bez ruchu. W okresach pobudzenia siła jej mięśni była niemal nadludzka. Peter widział, jak bez wysiłku miażdżyła w dłoni jabłko tak, że jego kawałki przeleciały przez pokój. Szybko jak błyskawica chwyciła Rozwitę i cisnęła ją na podłogę jak szmacianą lalkę. Mięśnie jej szyi napinały się jak stalowe liny. Nie była w stanie przełykać stałych pokarmów, a płyny tylko czasami. Sztywność rozszerzała się na klatkę piersiową i przez to nie mogła oddychać. Walka o oddech była śmiertelnie rozpaczliwa. Raz za razem przyciskała twarz do podłogi, rozpłaszczając sobie nos, a potem podnosiła ją i łykała odrobinę powietrza. Matka podkładała jej poduszkę, żeby się nie poraniła, co sprawiało, że walka była jeszcze trudniejsza. Ojciec próbował ją przytrzymywać w pianie, ale robiła się czerwona jak homar. Dławiła się i dyszała. Dajcie mi po prostu robić to, co muszę, i błagała, gdy tylko była w stanie mówić. Gdy będziecie mi pomagać, będę zmuszona zrobić coś znacznie gorszego. Całe jej ciało kipiało gorącem. Doprowadzona do obłędu wrażeniem, że płonie, szukała ochłody, tarzając się w czarnym pyle w piwnicy na węgiel, oblewając się lodowatą wodą, wkładając głowę do umywalki w łazience. Zdzierała z siebie ubrania i naga biegała pędem po pokojach. Jej łóżko było za ciepłe, kołdra nie do zniesienia. W sierpniowe noce strych obiecywał chłodne schronienie. Tutaj moja adnotacja bardzo dziwna, ponieważ chyba w sierpniu strych to jest najcieplejsze miejsce w domu. Próbowałam jej to wyperswadować, wspomina Rozwita. Ale bezskutecznie. Gdy musiała coś zrobić, nie było sposobu, żeby ją powstrzymać. Mimo wszystko, to nie było jej zachowanie, ale diabła. Zaniosłam jej koc i rozłożyłam go na podłodze strychu. Nie chciałam, żeby została zupełnie sama, więc pod schodami na strych położyłam swój śpiwór. Oczywiście nie było mowy o śnie. Przede wszystkim przez całą noc wrzeszczała, a poza tym bez przerwy biegała w kółko. Świat był wywrócony do góry nogami, rzeczy niejadalne stawały się pożywieniem, a nie nadające się do picia odświeżały. Wpychała do ust muchy i pająki, próbowała jeść węgiel, oddawała mocz na kuchenną podłogę, a potem go zlizywała. Ssała przemoczone uryną majtki. Miłość stała się nienawiścią. Jej rodzina nauczyła się uchylać przed jej wściekłymi uderzeniami. Peter, po tym jak mocno i boleśnie ugryzła go w ramię, mimo sierpniowego upału musiał nosić koszulę z długimi rękawami. Gdy próbowała całować, a próbowała często, jej twarz była wykrzywiona w maskę nienawiści. I wreszcie to, co święte, musiało zostać sprofanowane. Wokół niej było wiele takich rzeczy i niszczyła je z furią. Zrywała ze ścian święte obrazy, wylewała wodę z San Damiano, rozrywała różańce i zerwała medalik z szyi Tei Hain, która przyszła zobaczyć akcję. Kiedyś złapała za... Nie, Annelise, nie! Wykrzyknęła Rozwita. Rozwita, pozwól mi, to mi pomaga, błagała. Rozwita spojrzała na nią z osłupieniem, a Annelise w tej samej chwili roztrzaskała krzyż o brzeg łóżka. To oczywiście nie była ona, skomentowała Rozwita. To nie ona chciała zniszczyć ten krzyż, to był ten diabeł, który lubował się w niszczeniu i bezczeszczeniu świętych przedmiotów. Księży, którzy przychodzili się nad nią modlić, atakowała werbalnie i fizycznie. Łapy precz ode mnie, to parzy jak ogień, rozkazała jednemu z nich. I święte rytuały były znienawidzone. Egzorcyzm był dla mnie czymś takim, jakbym włożyła ręce do gniazda os, mówiła później. Niedziele i święta były najgorszymi dniami tygodnia, a im były świętsze, tym trudniejsze wydawały się do zniesienia.
Święto Wniebowzięcia Panny Przenajświętszej 15 sierpnia było najgorszym dniem w moim życiu, powiedziała w sierpniu Peterowi, gdy burza minęła. Nie była w stanie wejść do żadnego kościoła, nie była w stanie się modlić. Nawet świat przyjął inną twarz. Bez ustanku pojawiały się i znikały chmary much, przemykały małe zwierzęta, jakby utkane z cienia, mroczne i przerażające. Po jakimś czasie ich pojawianie się i znikanie dostrzegała nawet jej rodzina. I wtedy też Annelise Michel zaczyna widzieć pozytywne rzeczy. To znaczy odwiedza ją przede wszystkim jej zmarła kilka miesięcy wcześniej babcia, ale także przychodzi do niej jej siostra, Marta. I kiedy dowiaduje się o tym rodzina, że Annelise oprócz demonów widzi także zmarłych i to takie postaci bardzo dobre i dobrze kojarzące się wszystkim w rodzinie, zaczynają jeszcze bardziej utwierdzać się w przekonaniu, że Annelise jest w jakiś sposób wybrana i to nie tylko w tym złym. Ponieważ Anna przez całe życie, Anna Michel, która była kobietą z dość specyficznymi doświadczeniami, ponieważ jako panna zaszła w ciążę. I właśnie Marta, pierwsza córka Anny, była nieślubnym dzieckiem. I to dzieckiem nie Józefa Michela. W związku z czym w tamtych czasach wywołało to w bardzo małej miejscowości, jaką był Liebling, niemały skandal. Anna była wytykana, była kojarzona z taką nieprzyzwoitością, co też skutkowało jej późniejszym traktowaniem własnych córek i taką podejrzliwością na każdym kroku, co zresztą Annelise też wspomina, że widywała się z Piotrem właściwie tylko poza domem albo jak była w Würzburgu, ponieważ kiedy była w Klingenbergu, to Piotr nie mógł jej odwiedzać. Zawsze nie mogli nigdy iść do pokoju Annelise, nawet przy otwartych drzwiach się nie mogli spotykać, więc mogli tylko siedzieć w kuchni chyba albo w pomieszczeniach, w których byli też inni ludzie, a jeżeli już w ogóle Piotr przychodził, to mógł to zrobić najwyżej raz w tygodniu. No więc w takim czasie, czy w takim systemie, kiedy ma się 23-4 lata, no to raczej nie można zbudować jakiejś sensownej i dorosłej relacji. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Annelise wcale nie była taka mała, to była już 20-kilkulatka. To jest wiek, w którym w tamtym czasie kobiety już normalnie wychodziły za mąż i to zresztą też było jakieś takie oczekiwanie społeczeństwa wobec Annelise. Ona sama chciała wyjść za mąż. Ale uważała, że na razie póki co dla Piotra jest zbyt dużym obciążeniem. No i wtedy wychodzi na jaw, że Annelise przez całe swoje dzieciństwo słuchała z ust swojej matki o tym, że jest przeklęta, ponieważ jedna z sąsiadek z Liebling podobno miała zazdrościć Annie takiej pięknej córki jak Annelise, tego, że była zdrowa, ładna, potem się dobrze rozwijała, była mądra. I to miało świadczyć o tym potem, jakie problemy zdrowotne miała Annelise, czyli że od dziecka chorowała, że była bardzo chudziutka, że nie chciała za bardzo jeść, te wszystkie choroby wieku dziecięcego, ta gruźlica, później zapalenie opłucnej, jeszcze te problemy z głową, no to wszystko miało świadczyć, a potem jeszcze opętanie demoniczne, to wszystko miało świadczyć o tym, że na Annelise został rzucony urok. Co w kontekście późniejszych wydarzeń i tego, że Annelise coraz bardziej skłaniała się ku takiej teorii, którą stawiali księża, że jest po prostu opętana, zresztą co też jej rodzice, znaczy szczególnie tej Anna, bo Józef uważał, że jego córce dolega po prostu epilepsja, no zdawało się coraz bardziej rezonować w jej głowie. Na te pogarszające się zachowanie Annelise reaguje Thea Hein, która bardzo usilnie namawia całą rodzinę do tego, żeby Annelise poddać egzorcyzmom. No i rodzina zaczyna się coraz bardziej ku tej myśli skłaniać i zaczyna wydzwaniać po księdzach, egzorcystach, którzy przychodzą jej do głowy. Oni jednak głównie odmawiają. Jeden z nich, ksiądz Habinger, mówi nawet, zresztą bardzo rozczarowuje Thea Hein, ponieważ mówi, że ona powinna iść do psychiatry i po prostu zostać poddana hospitalizacji psychiatrycznej. Postanawia do tego księdza Habingera zadzwonić jeszcze Józef i mówi potem tak, już do niego telefonowałem. Miał do powiedzenia tylko tyle, że Annelise powinna iść do psychiatry. Wiesz, że już to przerobiliśmy, nawet nie liczę ile razy. Albo powiedział, powinna trafić do kliniki psychiatrycznej na obserwację.
Chciałbym zobaczyć, jak ją do tego przekonuje. W takim razie, uznała Thea Hein, będziecie musieli ściągnąć z urlopu ojca Alta. Jednak szef, znaczy tam przełożony księdza Alta, nie zgodził się na to, żeby go z tego urlopu ściągać, o czym dowiedziała się Annelise i to też sprawiło, że się dużo gorzej poczuła, ponieważ ona bardzo księdzu Altowi ufała, wierzyła, bardzo był jej bliski, zresztą on był przewodnikiem duchowym i też trudno mi jest zrozumieć tę logikę, że on zaczął ten mały egzorcyzm, który ewidentnie nie pomógł, ponieważ te demony już wtedy coś tam zaczęły mówić, że nie do końca sobie chcą iść, więc rozgrzebał jakiś problem, potem wyjechał. Nawet z takiego punktu widzenia religijnego to wydaje mi się, jeżeli uznajemy, że to jest opętanie, to dlaczego ją zostawił? Po to, żeby jej się pogorszył stan. Pojawia się więc pomysł, żeby jednak na Annelise przeprowadzić egzorcyzm. I tak właśnie ojciec Renz, ojciec Rodewyk i ojciec Alt starają się mocno, żeby uzyskać zgodę biskupa na ten egzorcyzm. Ksiądz, biskup wydaje w końcu po wielu prośbach tę zgodę i wydaje ją w absolutnej tajemnicy, życząc księżom, egzorcystom powodzenia. 24 września w pamiętniku, właściwie to w dzienniku ojca Renza jest taki zapis. 24 września 75. Przyjazd o 16. Rozpoczęcie egzorcyzmu zgodnie z instrukcjami. Annelise, czy raczej demony, początkowo zachowywały się dość spokojnie. Annelise trzęsie się coraz bardziej. Annelise, czy raczej demony, bardzo gwałtownie reagują na wodę święconą. Zaczyna wrzeszczeć i się miotać. Annelise wie wszystko, wie co mówi. Najwyraźniej zawsze jest w pełni przytomna, żadnej amnezji. Krótka przerwa. Annelise przytrzymuje trzech ludzi, żeby nie zrobiła krzywdy sobie albo innym. Herr Hein, jej przyjaciel Peter i jej ojciec. Chce gryźć na prawo i lewo. Próbuje mnie kopnąć, czasami zwyczajnie rzuca się do przodu. Najpierw siedzi na krześle, potem na kanapie. Nie wolno jej się położyć. Czasami to robi, ale natychmiast znowu musi wstać. Skarży się, że na plecach siedzi jej diabeł. Czasami krzyczy, zwłaszcza skrapiana wodą święconą. Wówczas wyje jak pies. Cały czas powtarza. Przestań z tym gównem. Albo ty gnoju, ty brudny wieprzu. Odłóż to gówno. W zasadzie nie mówi za wiele, nawet przekleństw używa oszczędnie. Na koniec, podczas Gloria Patri, które powtarzamy wspólnie raz za razem, wpada w furię. Cała sesja trwa od 16 do 21.30. Po wszystkim mówi, powinniście kontynuować. Wyraźnie czuła, że demony się wycofują. Gdy się z nami żegnała, była dość energiczna. Cała ta sprawa musi być dla niej bardzo wyczerpująca. Zużywa mnóstwo energii, biorąc pod uwagę, że przytrzymuje ją trzech mężczyzn, a ona cały czas z nimi walczy. Co też ciekawe, w tym okresie możemy obserwować, jak pewne objawy, które zdradzała Annelise, są interpretowane jako ostateczne dowody opętania. I teraz wam przeczytam taki fragment, który napisał ojciec Rodewyk. Gdy wszedłem do domu, Annelise Michel leżała, całkowicie ubrana, na podłodze w kuchni i wyraźnie na nic nie reagowała. Jestem zdania, że była pogrążona w typowym stanie hipnotycznym, swego rodzaju głębokim śnie. Powinienem zaznaczyć, że stan taki jest symptomem opętania. Określam go jako stan kryzysowy. I to jest doskonały obraz tego, w jak jednostronny sposób patrzyli księża, którzy zajmowali się Annelise. Ponieważ w jaki sposób ksiądz Rodewyk mógł wykluczyć, że na przykład nie jest to objaw schizofrenii katatonicznej. Zresztą o tej katatonii opowie mi później, czy wam też, ekspertka, psycholog kliniczna Monika Kotlarek, którą możecie kojarzyć z profilu Psycholog Pisze, w ogóle ze strony Psycholog Pisze, która miała doświadczenia z katatonikami i właśnie o nich opowie, jak ojciec Rodewyk doszedł do tego, że to jest symptom opętania, w sensie, że to jest tylko symptom opętania, a nie wykluczył w żaden sposób tego, że jest to objaw choroby psychicznej. Zresztą z tego, co wiem na temat egzorcyzmów, to właśnie za wszelką cenę trzeba taką osobę, która ma być poddana egzorcyzmom, wcześniej całkowicie przebadać wzdłuż i wszerz i wykluczyć jakiekolwiek symptomy chorób psychicznych. I w tym przypadku się to nie dzieje, ponieważ Annelise, która chodzi do różnego rodzaju neurologów, chodzi też do doktora, chodziła do doktora Lenera, który
był psychiatrą i specjalizował się w psychoanalizie. Doktor Schleip, doktor Vogt, doktor Litti, to wszystko byli lekarze, którzy nie usłyszeli nigdy od Annelise o jej omamach słuchowych, węchowych, wzrokowych. Nigdy nie słyszeli o Fracen, nigdy nie słyszeli o tym, o tej katatonii. Wiedzieli tylko, że ona potrafiła być czasami sparaliżowana, ale wtedy łapała świadomość. Natomiast Annelise na podłodze w kuchni potrafiła leżeć godzinami, po prostu godzinami, albo po atakach szału też kładła się do łóżka, w którym się kompletnie nie ruszała, tak jak wcześniej przeczytałam fragment o tym, że Rozwita myła ją w takim tragicznym stanie. W związku z czym tutaj mamy do czynienia z takim efektem potwierdzenia, z taką zasadą potwierdzenia, czyli wtedy, kiedy mamy w głowie jakąś hipotezę, którą staramy się udowodnić i potwierdzić, ale patrzymy na sprawy zupełnie wybiórczo, czyli jeżeli tylko coś się zgadza, nawet mamy 10 różnych faktorów i jeden z nich się zgadza, to dla nas jest to totalne potwierdzenie tego, że to właśnie o to chodzi, mimo że 9 ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza nam, wiecie co mam na myśli. Więc tutaj jest pierwsza taka sytuacja, kiedy rzeczy, które Annelise spotykają, są i ich psychologiczna, psychiatryczna natura jest całkowicie wykluczona. Do tego wszystkiego potem ojciec Rodewyk opowiada o tym, że kiedy zapytał Annelise podczas tego spotkania, kim jesteś, odpowiedziała, że jestem Judaszem, ich bin Judas. Co dało wtedy ojcu Rodewykowi do myślenia, że ma do czynienia właśnie z demonem Judasza, czyli apostoła, który zdradził Jezusa Chrystusa. To jest jakby taki pra-demon podobno, chociaż wydaje mi się, że szatan był pierwszy od Judasza, ale podobno Judasz właśnie lubił sobie nawiedzać takie słabe młode dusze, czy takie słabe, takie, które jeszcze się kształtują. Annelise wtedy mówi o tym, że nie je, ponieważ jej nie wolno jeść, że nie robi nic przyjemnego, ponieważ jej nie wolno, że śpi na podłodze, ponieważ nie wolno jej spać na łóżku, nie przykrywa się kołdrą, bo jej nie wolno, tylko przykrywa się jakąś taką cienką narzutą i to wszystko nie wolno, czego nie może robić, oczywiście pochodzi od tych wszystkich demonów, które ją nawiedzają. I podczas pierwszego egzorcyzmu, który ma miejsce 24 września 1975 roku, wychodzi na jaw, że tych demonów jest 6. Jest oczywiście Judasz, jest Lucyfer, jest ksiądz Fleischmann, to był jakiś tam wyklęty ksiądz ze średniowiecza, który się źle prowadził, a przede wszystkim nie uznawał osobowej formy szatana. Jest Neron, jest Adolf Hitler. Zaczyna się zachowywać agresywnie. Przede wszystkim zwraca się do księży słowami: przestań z tym gównem, ty gnoju, ty brudny wieprzu, odłóż to gówno, mówiąc o wodzie święconej. Też reaguje krzykiem, kiedy się tą wodą skrapla, ale Annelise generalnie bardzo krzyczy, warczy, wyje. Też trzeba tutaj zaznaczyć, że w momencie, w którym demon faktycznie rozmawia, to wtedy Annelise jest po prostu tylko przytrzymywana przez dorosłych. Przez ludzi, którzy tam są obecni. Natomiast w sytuacji, w której milczy, to ksiądz chce tego demona ożywić. A żeby go ożywić i sprowokować do rozmowy, to trzeba sprawić, żeby mu było niewygodnie, trzeba go rozdrażnić. A żeby go rozdrażnić, to można to robić pytając go, biorąc go w krzyżowy ogień pytań, ale czasami to nie działa. I kiedy to nie działa, ucieka się do fizycznych prób nękania tego demona, który wiąże się z tym, że tak naprawdę te wszystkie fizyczne męki zadaje się człowiekowi, w którym te demony mieszkają, czyli Annelise. W tym przypadku. Więc Annelise zostaje polewana raz bardzo gorącą, raz bardzo zimną wodą, jest szarpana, wiązana, przyduszana, powstrzymywana, uciszana, więc nic dziwnego, że to dziewczyna, która nawet jeżeli jest pogrążona wtedy w jakimś transie, czy nie wiem, w jakimś bardzo dziwnym
stanie psychozy na przykład, to kiedy fizycznie kilku mężczyzn ją przytrzymuje i robi jej po prostu krzywdę. Nic dziwnego, że wtedy ma ona tak potężną siłę, że jest w stanie właśnie tym ludziom stawiać tak wielki opór, że oni nie są w stanie sobie z nią poradzić. No, przy tak wielkich dawkach adrenaliny, które wtedy muszą się w niej wytwarzać, ponieważ to jest pewnie taka sytuacja, w której organizm szykuje się po prostu do obrony własnego życia, no to nic dziwnego w tym nie ma, że ona wtedy ma nadprzyrodzoną siłę, która z kolei znowu ma potwierdzać tylko i wyłącznie jej opętanie. Następnie pojawiają się różnego rodzaju zeznania związane z tym, że Anneliese ma jakąś nadprzyrodzoną moc czytania w myślach. A właśnie to nie ona, tylko demony, które w niej siedzą, ponieważ na przykład kiedy ksiądz przychodzi i odmawia egzorcyzm i robi to w myślach, to Anneliese atakuje go albo wrzeszczy, żeby przestał. Kiedy ktoś próbuje ją z ukradka dotknąć w czoło, na przykład różańcem, to również jakoś reaguje tak, że wie, co się będzie działo. No nic dziwnego w tym, że ona reaguje w sposób agresywny wobec tych ludzi, którzy przychodzą ją męczą właściwie prawie co dziennie. I trudno dziwić się, że ona ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność do myślenia się, co się właśnie dzieje, skoro wie, że jest poddawana egzorcyzmu, więc jeżeli ksiądz stoi i przestaje nagle z kimkolwiek rozmawiać i ma zamknięte oczy, czy tam po prostu ewidentnie wygląda tak, jakby się modlił, no to raczej nie trudno zgadnąć, że to robi i wtedy, jeżeli reaguje się agresją na te wszystkie rzeczy związane z religijnością, tak jak Anneliese, to tutaj też nie jest to żaden dowód taki fizyczny, to nie jest żaden fakt, który można podciągać pod tylko i wyłącznie opętania. Egzorcyzmy trwają, Anneliese podczas nich zachowuje się przerażająco, rzuca rzeczami, jest bardzo agresywna, wrzeszczy, mówi bardzo dziwnym, zmienionym głosem, który moglibyśmy dzisiaj przywołać czy porównać do czegoś takiego jak growl, czyli taki głos wydobywający się z krtani, właściwie nie z, no nie wiem, bardzo, bardzo dziwny głos. I tutaj też od razu, bo już później będzie mi trudniej wracać później do tego, co było wcześniej powiedziane w tym podcaście, w związku z czym od razu mówię, że ten głos, który można słyszeć na tych nagraniach i który jest przerażający, i wydaje mi się, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z tą sprawą kiedykolwiek, wiedzą, o jakim głosie mówię. Też celowo tych egzorcyzmów tutaj nie wrzucam, bo wiem, że one są bardzo niepokojące dla bardzo wielu z nich. Zresztą do tej pory, mimo że jestem z tym tematem dość obeznana, to kiedy mam ich słuchać, to szczerze powiedziawszy albo wyłączam w ogóle dźwięki, tylko czytam deskrypcję albo po prostu w ogóle nawet pomijam te fragmenty. Zresztą one są wszędzie, są transkrypcje tych egzorcyzmów. Niestety one są głównie w niemieckim, no ale wystarczy je sobie nawet wrzucić do Google Translatora i mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Tym bardziej, że one czasami nawet nie mają zbyt wielkiego sensu, są takimi rwanymi zdaniami. Więc często podnoszony jest taki argument, że Anneliese musiała przemawiać, czy że przez Anneliese musiał przemawiać demon, bo takiego głosu nie jest w stanie nikt wydobyć z siebie. I tutaj niestety powiem wam, wszystkim tym, którzy szukają w tej sprawie, chociażby w tym głosie takich paranormalnych i nadprzyrodzonych mocy, to powiem tylko tyle, że przy odpowiednich technikach modulacji głosu jest to jak najbardziej możliwe. Do tego wszystkiego należy pamiętać, że Anneliese cierpiała na różnego rodzaju przykurcze mięśni i jest też taka wzmianka, zresztą ze stron księży, że mięśnie jej karku i szyi były tak sztywne i tak naprężone jak stalowe liny. W związku z czym, jeżeli Anneliese była cała sztywna, powstrzymywana i trzymana przez wielu mężczyzn naraz, do tego wszystkiego jej ciało było cały czas miotane tą adrenaliną, którą ona się próbowała uratować z tej sytuacji, naprężone mięśnie, olbrzymi stres i jest w stanie wtedy człowiek z siebie wydobyć bardzo nienaturalny dźwięk. Zresztą wystarczy naprawdę sobie też na YouTubie wpisać różne techniki growlu i wtedy zobaczycie, że nawet delikatne osoby są w stanie wydobyć z siebie tak demoniczny i naprawdę niepokojący dźwięk, który zawsze wprawia w osłupienie, bo jest po prostu bardzo niepokojący. I tutaj też po części tych egzorcyzmów ojciec Renz zaczyna rozmawiać z Anneliese, to jest też nagrane, bo wszystkie egzorcyzmy są nagrywane na taśmach, i pyta, czy Anneliese nadal śpi na podłodze. Nadal? Rozkładasz sobie chociaż koc? Tak.
Jesteś wyrzucona z łóżka? Och, nawet nie próbuję się w nim położyć, odpowiada z lekkim śmiechem. Cóż, a jesteś przynajmniej w stanie się położyć, gdy w nocy śpisz? Tak, ale tutaj nie daję rady. Mogę próbować się położyć, ale natychmiast jestem zmuszona, żeby się podnieść. I on naprawdę mi dokucza. Jeszcze na inne sposoby. Na jakie? Najróżniejsze. Przede wszystkim psychiczne. Całym tym koszmarnym niepokojem, poczuciem anihilacji. I przez to, że sprawia mi ból, jak wtedy, gdy ksiądz robi nade mną znak krzyża, to zawsze jest koszmarne. Wiesz może, gdzie on może być? Różnie. Zazwyczaj jest wszędzie dookoła. Ale czasem gdzieś z tyłu albo w dole. I gdy był tutaj ojciec Rodewyk, zdawałaś sobie z tego sprawę? Tak, widzę takie rzeczy. Ale pamięć mi słabnie i to jest okropne, jak wtedy, gdy ksiądz się modli, to nie mogę sobie przypomnieć, co on, to znaczy tamten, powiedział. A gdy się uczę, mimo wszystko muszę zdać te egzaminy, to już kompletna katastrofa. Kiedy to się zaczęło, to poczucie bycia atakowaną? Czułaś się także wtedy, gdy byłaś młodsza? O tak, gdzieś od 10 klasy, czyli w latach 68-69. To uczucie było bardzo silne. Od siebie tutaj pragnę tylko dodać, że pierwszy atak epilepsji Anneliza miała właśnie w 68 roku, a w 69 miała drugi, który był nieco silniejszy. Nawet gdy byłaś małym dzieckiem? Nie, tak wcześnie to nie, ale już dawno to zauważyłam. Wydawało mi się tylko, że to jest coś, co wszyscy czują. Pamiętam, że wiele lat temu miałam taki dziwny stan. Nie wiem, jak to opisać, jakby stan niepokoju, rozpaczy. Nie miałam pojęcia, z jakiego powodu. Pytana o swoją reakcję na pójście do kościoła i na mszę mówiła. Najczęściej byłam w stanie pójść na mszę i do komunii, ale często coś wydawało się mnie zatrzymywać. Czasami to było naprawdę straszne. Psychicznie byłam tak bardzo zmaltretowana. To było tak, jakbym nie powinna iść. A jeśli i tak to zrobiłam, to robiło mi się niedobrze i musiałam uciekać z kościoła. Potem zwykle czułam się znacznie lepiej. W październiku 75 roku Annelise zaczyna mieć widzenia, a właściwie to objawienia Matki Boskiej. Do pierwszego objawienia dochodzi w pewnego zwykłego dnia, tuż po egzorcyzmach, kiedy Piotr bierze Annelise na spacer. Chce, żeby wyszła z domu, żeby się przewietrzyła. Annelise jedzie z nim, gdzieś tam po prostu jeżdżą sobie po okolicy i nagle prosi go, żeby zatrzymał się w środku pola. Swoimi bardzo małymi krokami i tym takim swoim chodem zesztywniałym idzie w środek pola i tylko Piotr obserwuje, jak z kimś rozmawia. Matka Boża wtedy mówi do niej: od tej chwili często będziesz dostawać ode mnie tego rodzaju inspiracje. Rzeczy nie zawsze będą dla ciebie łatwe. Przekaż to ojcu Arnoldowi. Pamiętaj, to on ma być twoim duchowym doradcą. Kilka dni później Matka Boża mówi do Annelise: dokończysz dzieła Barbary Weigand. Protestuję, nie mogę. Mówię do Matki Boskiej, że powinna poszukać kogoś innego. Dzień później Matka Boża mówi: chcę szerzenia misji Barbary Weigand. Kolejny dzień później Matka Boża dała mi do zrozumienia, że dziś rano nie zachowałam się właściwie. Po śniadaniu natychmiast zebrałam się za czytanie książki Barbary Weigand. Nie pomogłam wtedy w domu. Zbyt ciekawska. Obowiązek. Barbara Weigand to była wieśniaczka bawarska, która zaczęła doznawać objawień, była mistyczką i była taką lokalnie bardzo popularną osobą, jednak w takich kręgach mocno katolickich. Pewnego dnia do objawień Matki Boskiej dołączył też Jezus Chrystus i tak też w październiku 75 roku w notatniku Annelise, która właśnie spisywała to objawienie, pojawia się taka notatka składająca się z jednego jakby słowa pochodzącego właśnie od Jezusa Chrystusa pod tytułem Stygmaty. Potem Annelise opowiada: zeszłego wieczoru on powiedział, rozkazuje mi ta tam. On, czy raczej ona, wskazała na Matkę Bożą, której wizerunek stoi z innymi rzeczami na stole. Że powinniście bardziej czcić pięć świętych ran. Natychmiast rozpoczęliśmy modlitwę do pięciu świętych ran. On wpadł w wielkie podniecenie. Cały czas wrzeszczał mi w twarz: zamknij się. Matka Boża mówi do Annelise, że w październiku będziesz całkowicie wolna.
Dzień sądu jest bardzo, bardzo blisko. Módl się ile możesz za swoją okolicę, swoich bliskich, swoich przyjaciół i dobroczyńców, za księży i świeckich, za polityków i naród. Potwierdza to Jezus Chrystus, który mówi do Annelizy: gromadźcie w domach jedzenie, przekaż to wszystkim, których znasz. Potem mówi Matka Boska: później będziesz miała wizję. O ile dobrze zrozumiałam, jako zadośćuczynienie za szatańskie oblicza, Satan z Fracen, które ciągle widywałam w przyszłości i nadal widuję. Kilka dni później Zbawiciel mówi: jest jeszcze coś, co musisz zapisać. Co takiego? To, co powiedziałem ci poprzedniej nocy. Nie chciałam tego zapisywać, bo sądziłam, że pochodzi od szatana. Poza tym moja natura buntuje się przeciwko tej idei. Zbawiciel żąda, bym to zapisała, zatem to robię. Zbawiciel powiedział: zostaniesz wielką świętą. Annelizę, wyjdziesz za mąż, ale to bez znaczenia. Potrzeba mi takich świętych matek. Pomyśl o świętej Monice. Ona również była matką i mężatką i została świętą. Albo o świętej Elżbiecie, twojej patronce. Pod tym jednym względem nie będziesz jak Barbara Weigand. Jednak pod każdym innym będziesz jak ona, w cierpieniu i w ofierze, będziesz duchową córką Barbary Weigand. Kiedy Annelize zaczyna mieć te wizje, czy te objawienia Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa, ojciec Rodewyk ma kłopot, ponieważ po latach pisał tak: to dla mnie problem. Jak Zbawiciel może mówić, wyjdziesz za mąż, a potem pozwala jej umrzeć? Zrozumienie tego zajęło mi trochę czasu. Dziś jestem przekonany, że tego właśnie chciał Bóg, żeby wyszła za mąż. Jednak z drugiej strony Bóg daje ludziom dostatecznie dużo wolności, by mogli ingerować w czyjeś życie przy pomocy szkodliwych leków. Jeśli tak się dzieje, on realizuje swoje plany w inny sposób. Annelize miała stać się świętą, nieważne w jaki sposób, jeśli nie mogło to być poprzez jej życie i pracę, poprzez małżeństwo pobłogosławione dziećmi, musiało to być poprzez jej demoniczne męczeństwo. Bóg w istocie osiągnął swój cel co do Annelize, nawet jeśli ze względu na ludzką ingerencję musiała podróżować inną drogą. Annelize zapisuje: Zbawiciel powiedział, że nie powinnam odpowiadać szatanowi, nawet jeśli na mnie krzyczy albo mnie nagabuje. A potem dodaje: będziesz bardzo cierpieć i pokutować nawet teraz. Ale twoje cierpienie, twój smutek i rozpacz pomogą mi ocalić inne dusze. Mnóstwo jest jeszcze tych innych rozmów Annelize z Matką Boską i z Jezusem Chrystusem, którzy jej się objawiają. Jednak tutaj pojawia mi się takie pytanie, ponieważ wydaje mi się, że jedynym odkupicielem naszych win i grzechów był Jezus Chrystus. W związku z czym tutaj pytanie do wszystkich tych, którzy są teologami. Jaki cel był w tym, żeby Annelize cierpiała w samotności za grzechy innych ludzi, skoro te grzechy zostały na zawsze odkupione przez Syna Bożego, jakim i w ogóle Boga też oczywiście, Jezusa Chrystusa. I tutaj mam taki właśnie dylemat, dlaczego Annelize miała cierpieć za te grzechy, tym bardziej, że to tylko dotyczyło właściwie niemieckiej młodzieży. Te egzorcyzmy trwają do mniej więcej czerwca i w czerwcu zaczyna się z Annelizą już dziać bardzo źle, ponieważ całkowicie odmawia przyjmowania pokarmów, pije tylko mleko czasami, czasami też pije sok, a jeżeli już dorywa się do tego picia, to pije szalonym tempem, bo wypija na przykład 2 litry w minutę takiego soku. W związku z czym zaczyna bardzo podupadać na zdrowiu, zaczyna się też u niej już nasilać taka mocna autoagresja, która jeszcze się pojawia wcześniej, już się pojawia wcześniej i wtedy rany, które sobie Annelize zadaje, to są rany na stopach, ponieważ no, wiemy o tym, że ona biegała nago po mieszkaniu, po domu, wbiegała do piwnicy, tarzała się w tym węglu, rzucała się, biła głową o ścianę. To są wszystko takie rzeczy, które jej towarzyszyły na co dzień. W związku z czym najczęściej i tak używała do tych wszystkich rzeczy nóg i rąk. I na tych rękach i nogach pojawiły się rany, które od razu rodzina odczytała jako święte rany. Te, do których w jednym z pierwszych objawień wszyscy mieli się modlić, ponieważ za mało czczą rany Chrystusa. No i takim oto sposobem Annelize została uznana za stygmatyczkę, a księża tłumaczyli te stygmaty, w sensie byli pewni, że to są stygmaty, dlatego że te rany się najwolniej goiły. Przy czym znowu, nie jest to dla mnie absolutnie dziwne, skoro Annelize była bardzo aktywna ruchowo pomiędzy tymi katatonicznymi stanami i to właśnie na nogach i na rękach były skupione głównie jej obrażenia, ponieważ ona albo się szarpała, albo biła, albo była za te ręce łapana, albo waliła pięściami w coś, albo rozgniatała różne przedmioty. W związku z czym ręce mnie nie
dziwią. Nie dziwią mnie też stopy, które przecież cały czas stąpały po podłodze, czy tam skakały i rzucały się na, czy na nogi, ale tutaj na stopach te rany miała, chociażby od klęczenia. W związku z czym pojawia się na horyzoncie analizy kolejny termin, ponieważ najpierw Matka Boska mówi, że w październiku jej dusza zostanie uwolniona, ale to się nie dzieje. I potem zostaje podany kolejny termin, ten termin podaje Jezus Chrystus, że w lipcu jej sprawa się rozwiąże. I 30 czerwca 76 roku analiza zostaje poddana ostatniemu egzorcyzmowi, podczas którego znowu jest wycieńczona, już jest na tyle słaba, że po tym całym egzorcyzmie ląduje w łóżku, wszyscy wychodzą, podczas tego egzorcyzmu tam są dwie siostry, Barbara i Rozwita, są rodzice Anelizy, jest Piotr, oczywiście księża, no i wszyscy wychodzą z tego pokoju, Anna wychodzi ostatnia i kiedy próbuje wyjść z pokoju, to Anelizę prosi ją, żeby została i mówi do niej, mamo, zostań ze mną, boję się. Anna siedzi chwilę przy córce, po czym wychodzi z tego pokoju. Anelizę zasypia. O północy jednak zaczyna znowu wrzeszczeć i jest to bardzo niepokojące dla rodziny, dlatego że no, jest to moment graniczny, kiedy czerwiec staje się lipcem, a to w lipcu miało wszystko się skończyć, w związku z czym rodzina znowu jest rozczarowana tym, że nic Anelizę nie opuściło. Co prawda nie byli umówieni na konkretną datę, no ale ten lipiec przynosił im jakąś tam nadzieję. Około północy ojciec Anelizy, Józef, idzie do niej do pokoju, tak rzuca w przestrzeń, że nakazuje demonom opuścić Anelizę i dać jej spać i widzi tylko, jak córka obraca się na prawy bok, oddycha ciężko i zasypia. Potem całą noc leży spokojnie. O 7 rano Józef wchodzi do niej do pokoju, widzi, że córka leży w łóżku, myśli, że śpi. Wychodzi do pracy, ale o 8 rano zostaje zawiadomiony przez swoją żonę, że ich córka Anelizę nie żyje. Wszyscy są w szoku, że dziewczyna umarła. Przyjeżdżają lekarze, przyjeżdża przede wszystkim para doktorów Kellerów, którzy byli lekarzami rodzinnymi i oni chyba w tej miejscowości Klingenberg po prostu byli odpowiedzialni za właściwie wszystkie usługi medyczne, łącznie ze stwierdzaniem zgonów. Oczywiście potwierdzają, że Anelizę nie żyje. Umarła prawdopodobnie we śnie w nocy. I wtedy doktor Keller widzi, w jakim stanie jest dziewczyna, jest przerażony. Zostają zawiadomione oczywiście służby, policja i kiedy przyjeżdżają śledczy na miejsce i prokurator, bo to też jest taka śmierć zaskoczki, nie? 24-letnia dziewczyna umiera we własnym domu. I kiedy przyjeżdża prokurator, no, poleca zrobienie dziewczynie sekcji zwłok, ponieważ widzi jej ciało w tragicznym stanie. To znaczy, Anelizę ma mnóstwo ran na ciele, nie ma odleżyn, ale jest przeraźliwie chuda, bo waży niespełna 30 kg, a jest dość wysoką dziewczyną, bo ma niespełna 1,70 m. Jest no, przeraźliwie chuda, przypomina raczej szkielet niż człowieka, jest skrajnie wygłodzona. Jest posiniaczona, ma poranione usta, ma wybite zęby, połamane te zęby ma, zapadnięte policzki. Wygląda po prostu jak kościotrup. No i Anelizę zostaje poddana sekcji zwłok, w trakcie której zostaje potwierdzone to, że zmarła z wycieńczenia, z wygłodzenia i odwodnienia organizmu, w związku z czym jej rodzicom zostaje postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez zaniedbanie, no ale szybko wychodzi na jaw, że Anelizę była poddawana bardzo brutalnym egzorcyzmom, w związku z czym przed sądem staje także ojciec Renz i ojciec Alt. Patolog podczas tej sekcji zwłok stwierdza też, że w mózgu Anelizy nie było żadnych zmian, które mogłyby świadczyć o epilepsji. Jednak wydaje mi się, że nie do końca na tamten czas, przede wszystkim mamy lata 70. wtedy, więc też medycyna była dużo, dużo mniej zaawansowana niż dzisiaj. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ona wcześniej była badana przede wszystkim podczas badań EEG, kiedy badana jest jej aktywność, czy aktywność jej mózgu, to jakim cudem można zbadać aktywność mózgu po śmierci, kiedy ten mózg już nie działa. Więc nie wiem, na ile te wnioski dotyczące działania jej mózgu były prawidłowe. Oczywiście
we krwi stwierdzono bardzo wysokie stężenie różnych substancji, które bezpośrednio pochodziły właśnie z branych leków, czyli z tegretolu i tego aoleptu, który był w kroplach. I samo to stężenie leków było, w związku z czym analiza najprawdopodobniej też cierpiała z tak wysokiego stężenia tych ciężkich substancji w organizmie, ale mimo wszystko zdecydowano, żeby oskarżyć tylko rodziców i księdza. Tym bardziej, że trudno tutaj winić lekarzy, którzy przede wszystkim działali zgodnie ze swoją etyką i ze wszystkimi swoimi obowiązkami, które mieli wypełnić. To analiza w pewnym momencie przestała się u nich pokazywać. Recepty na ten tegretol przepisywał lekarz rodzinny na prośbę rodziny, która była szanowaną rodziną, więc no dlaczego nie, wiedzieli, że mają problem z córką. Więc to wszystko było takie utajnione. I a propos właśnie tej tajemnicy, zaczynam sobie myśleć o tym, czy skoro Anna Michel tak bardzo nalegała na to, żeby tajemnica analizy była, na temat jej zdrowia psychicznego, była tak pilnie strzeżona, podczas gdy te egzorcyzmy były taką sprawą właściwie całej tamtej miejscowości, ponieważ brało w nich udział mnóstwo ludzi i to wcale nie tylko związanych z kościołem, bo tam były i koleżanki ze studiów czasami i był ten Piotr, no niby chłopak, ale no po co on tam na każdym tym egzorcyzmie? Była ta Thea Hein z mężem, jeszcze tam jakaś koleżanka z kółka modlitewnego. No to wszystko nie było, to były osoby związane z religią, ale to nie były osoby związane z analizą. Księża różnej maści, nawet nie tylko egzorcyści. Więc rodzina Michelów się wcale nie kryła z tymi egzorcyzmami. Jedyne, co robiła, to na czas egzorcyzmów i tych momentów, kiedy z analizą było bardzo źle, to przenosili ją do pokoju, który był nie od ulicy, żeby ludzie nie słyszeli tych wszystkich wrzasków. I to z kolei trochę mi się kojarzy z kryciem przemocy domowej. W sensie nie mówię, że ona była ofiarą przemocy domowej, chociaż no sąd stwierdził inaczej, ponieważ skazał całą czwórkę na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, w związku z czym no w sumie żadne z nich nie siedziało w więzieniu. I teraz chcę wam powiedzieć jedną rzecz, tak moje wnioski. Pierwszy jest taki, że wszystko, co wiemy na temat tej sprawy, pochodzi od osób związanych z analizą, to znaczy wiemy o wszystkich historiach jej egzorcyzmów od księży, którzy ją egzorcyzmowali, oraz od rodziny. Nie mamy żadnych źródeł, które są źródłami eksperckimi, naukowymi itd. Dlatego, że w 2005 roku utajnione już wcześniej akta sprawy analizy Michel zostały utajnione na kolejnych 40 lat. To znaczy, że być może za jakieś 25 czy 24 będziemy sobie mogli je przeczytać, chociaż i tak nie wiadomo, czy wtedy zostaną odtajnione. Ojciec Renz, który prowadził bardzo duże zapiski na temat całego cierpienia analizy Michel, wyrzucał ze swoich notatek różnego rodzaju wątki. Jeżeli sobie przeczytacie jego fragmenty, które on udostępnił, tych swoich pamiętników, to na przykład wypowiedzi analizy są po prostu jakby ocenzurowane. Nie ma nic, co dotyczy jej życia niezwiązanego z religią. Czasami jest jedno, dwa zdania o nauce, o jakiejś szkole. Nie ma nic o innych ludziach, o jej relacjach w domu. Nie ma właściwie nic, co dotyczy jej życia, tylko wszystko, co jest związane z religią. Ojciec Renz je cenzurował albo przedstawił już je ocenzurowane, zasłaniając się oczywiście tajemnicą spowiedzi, co sąd uznał. I tutaj kolejna rzecz. Sąd może zwalniać na przykład z tajemnicy bankowej, z tajemnicy handlowej, z tajemnicy, jeszcze jakie są tajemnice, lekarskiej. Natomiast nie mógł zwolnić księdza z tajemnicy spowiedzi? I to jest pytanie otwarte. Ja wiem, że jeżeli ktoś wierzy, to wie, że to są jakieś takie siły i zasady, których się nie łamie. No ale jeżeli przyjmując to, że przecież nawet jest to powiedziane wielokrotnie w tej całej historii, że szatan lubi się podszywać pod różne rzeczy, więc skąd wiadomo, czy na przykład ksiądz, który nie egzorcyzmował analizy, na przykład nie był demonem. Tym bardziej, że mamy różnego rodzaju dowody na to, że ksiądz Alt był schizofrenikiem. Co więcej, co ciekawe, podczas tego śledztwa wszyscy księża, którzy mieli z analizą do czynienia,
byli poddani bardzo wnikliwym badaniom psychiatrycznym i to badaniom chyba dużo bardziej zaawansowanym niż sama analiza była przez całe swoje życie, czy kiedykolwiek w swoim życiu pod tym badaniom poddana. Wyszło na to, że jeden z księży, który również był związany ze sprawą analizy, i tutaj chodzi mi o księdza Ręca, w trakcie śledztwa, które rozpoczęło się po 76 roku, ojciec Ręc poddał się badaniom stanu fizycznego i psychicznego przeprowadzonym przez doktorów Lingerhausena i Kellera, podobnie jak ojciec Alt. Z ich zeznań pod przysięgą dowiadujemy się, że na badania przyszedł w habicie. Stwierdzili, że jest zwalistej budowy i dobrego zdrowia. Sposób poruszania się i mimika były kapłańskie, zdradzające, że przez całe życie był księdzem. Podczas rozmowy niektóre jego odpowiedzi uznali za nieco chaotyczne, jednak całkowicie określone i precyzyjne. Niemniej wszystko wydało im się ciekawe, że ewidentnie nie był w stanie krytycznie podejść do tematu egzorcyzmów, podczas gdy jego możliwości intelektualne na innych polach były całkowicie normalne. Powodem, czytamy 40 stron później, było uzyskane na podstawie osiowej tomografii komputerowej badanie wykazujące jakkolwiek minimalne, ale jednak zwapnienie mózgu, które według ich opinii wyraźnie odpowiadało za fiksację na tym temacie. Niezwykle zadziwiająca cecha można by uznać jak na małe zwapnienie, uszkadzające tylko konkretny obszar mózgu, w którym umiejscowiona jest umiejętność krytycznej oceny egzorcyzmu i własnego zachowania w odniesieniu do niego. Więc mamy tutaj w środowisku analizę już dwie osoby, które były chore psychicznie i były ku temu badania, które są właśnie utajnione w tych aktach między innymi, więc się nigdy nie dowiemy, a przynajmniej nie wiem, czy za naszego życia nie dowiemy się, kto i dlaczego i w jakim stopniu był chory. Wiemy tylko tyle, że analiza zmarła. I teraz interpretacje jej śmierci są bardzo różne, ponieważ dla większości ludzi, którzy obserwują tę historię, no to po prostu jest ofiara szatana, demon, który zwyciężył nad człowiekiem. Ale z drugiej strony przecież on nie walczył z analizą, tylko walczył z Matką Boską, której siła zdołała wypędzić już te demony kilka razy z ciała analizy, które potem wracały. I tutaj też pytanie do teologów. Jak to jest możliwe, że demony się wypędza, one mogą mimo wszystko wrócić? To po co są w takim razie egzorcyzmy w ogóle? Kolejna rzecz, teraz z kolei z drugiej strony argumentów. Te wszystkie egzorcyzmy, które były na analizie przeprowadzane, były bardzo brutalne. W związku z czym jej nadprzyrodzone siły, o czym już powiedziałam wcześniej, mogły wynikać tylko i wyłącznie z tego, że ona po prostu się bała o własne życie, ale to też ją wzmacniało w przekonaniu o tym, że jest opętana. Tym bardziej, że przez całe życie swoje miała wmawiane, że jest pod wpływem jakiejś klątwy, jakichś złych mocy. W związku z czym to tylko było utwierdzenie jej w tym myśleniu, że jest ona opętana. Do tego wszystkiego, nawet jeżeli ona już wychodziła z tych transów takich opętańczych, kiedy ta siła była niezwykła i kiedy odzyskiwała na moment swoją świadomość, to kiedy otwierała, kiedy otwierała te oczy i widziała nad sobą pochylonych księży, umęczonych pewnie trzymaniem jej, widziała tych wszystkich ludzi, którzy mieli w ręce różańce, wody święcone, krzyże, to kiedy ona wracała jakby do siebie po tych okropnych, nie wiem, atakach, które miała, to wracała do rzeczywistości, w której ta cała sfera, która najprawdopodobniej była tylko i wyłącznie w jej głowie, stawała się faktem. I najprawdopodobniej już analizę w pewnym momencie straciła kompletnie to poczucie, gdzie jest ta rzeczywistość, gdzie jest jej choroba. Przede wszystkim najprawdopodobniej analizę nigdy nie była świadoma tego, że to, co jej dolega, to mogą być symptomy choroby, to mogą być skutki uboczne bardzo intensywnego brania tego tegretolu, aoleptu, zentropilu wcześniej. Zresztą dr Schleip podejrzewała i miała na to dowody, że analizę tych leków nie bierze tak, jak powinna, ponieważ miała wizyty zapisywane co miesiąc i miała na te wizyty wyliczone leki, to znaczy miała tam jedno opakowanie i potem jak przychodziła, to miała brać kolejne opakowanie i tak dalej. Analizę czasami te wizyty przesuwała, a do tego stopnia, że dr Schleip wiedziała, że analizę nie ma już wystarczającej liczby leków. Wtedy się okazywało, że niby ona przepisywała je sobie w Klingenbergu. Ale skoro rodzina była tak sceptycznie i ona sama była sceptycznie nastawiona do działania tych leków i denerwowały ją to, w jakikolwiek, w jaki one sposób działają, to myślę sobie,
że są trzy scenariusze. Albo ona po prostu te leki odstawiła, albo po prostu pomijała niektóre dawki, przez co choroba się nasilała. Albo brała je regularnie i to był, chociaż to jest mało prawdopodobne, i to był po prostu skutek bardzo, czy po części skutek bardzo dużego przedawkowania tych leków, znaczy jakby skutków ubocznych tych leków. Albo trzecie, brała je nieregularnie, czyli na przykład pomijała 5 dawek w tygodniu, a potem 6 dnia brała na przykład na zapas i wtedy dochodziło do jakichś takich bardzo dziwnych stanów. Ale przede wszystkim chciałabym tutaj zwrócić uwagę na całą rodzinę, bo o ile jestem w stanie zrozumieć jeszcze, że ktoś, kto zatopi się i zatraci trochę w religijności, takiej mówię tutaj w złym tego słowa znaczeniu, bo ja absolutnie do wiary nie mam nic. Sama jakby jestem osobą, która pewno nie mogę określić siebie jako ateistkę, raczej jestem kimś w rodzaju agnostyczki, więc nie wykluczam absolutnie. Zresztą przez większość jednak swojego życia, nawet dorosłego, wierzyłam jasno w tego Boga wyznawanego przez Kościół chrześcijański i katolicki. Więc myślę, że mam coś do powiedzenia na temat tej religii. I wiem, że zatopienie się w ekstremum, w takim bardzo ścisłym konserwatyzmie, no nie jest dobre. Inaczej. Może nieść ze sobą bardzo poważne skutki i bardzo negatywne skutki. I w tym przypadku z pewnością tak było. Więc rodzina, która widziała, jak dziecko, jak ich siostra, córka, do pewnego momentu też wnuczka, zatapia się w cierpieniu, przestaje przypominać samą siebie, jest agresywna, robi sobie krzywdę, to rozumiem, że taki totalnie konserwatywny i taki tradycjonalistyczny model wyznawania wiary może doprowadzić do sytuacji, w której widzimy w tym wszystkim rękę Boga i jakąś walkę nadprzyrodzonych sił. No ale jeżeli jesteśmy wykładowcą na uczelni, na którą jeszcze parę miesięcy przed śmiercią Analiza chodziła, a nie schudła tych kilkudziesięciu kilogramów w ciągu 2 tygodni, tylko ona już była wychudzona od sierpnia 75 roku, czy nawet od czerwca 75 roku. Więc dlaczego nikt nie zwrócił uwagi, dlaczego nikt nie zawiadomił chociażby szpitala, dlaczego Analiza nigdy właśnie nie trafiła do szpitala psychiatrycznego? Rozumiem, że rodzina jej nie chciała tam zawozić, ale żeby nikt się nie zainteresował jej przypadkiem do tego stopnia, żeby to gdzieś zgłosić? Przecież sąsiedzi, którzy byli w Klingenbergu, gdzieś tam w okolicach, musieli słyszeć te wrzaski, musieli wiedzieć o tym, że ona się źle czuje. Tym bardziej, że ta sprawa bardzo szybko po śmierci Analizy wyciekła do mediów i to nie wyciekła od rodziny i od najbliższego otoczenia, chociaż może Thea Hein tam coś szepnęła, nie wiem. A może któryś z księży nieopatrznie zdradził tę sytuację, będąc święcie przekonanym, że jak pokaże ludziom nagrania i zdjęcia z tych egzorcyzmów, to wszyscy uwierzą w to, że to był egzorcyzm. I tutaj też właśnie się mocno wszyscy przeliczyli, ponieważ prasa po prostu absolutnie rozwścieczyła, znaczy media rozwścieczone nie były w stanie pojąć, jak w XX wieku w środku Europy można było doprowadzić do takiej beznadziejnej śmierci, bezsensownej, okrutnej. Przecież już istniała psychiatria, istniała psychologia, istniała, nie wiem, zaawansowana dość na tamten czas medycyna. A tutaj nagle leczymy kogoś pacierzem i wodą święconą i wypędzamy z tej osoby demony i to robimy przez kilka miesięcy i stan się tylko pogarsza i nie reagujemy w żaden sposób. Śmiem twierdzić, że można było na przykład dobrać jej leczenie, które na przykład odpowiadałoby też na jej objawy schizofreniczne, czy takie psychotyczne, które miała, czy dysocjacyjne. Analiza przede wszystkim przyjmowała leki przeciwdrgawkowe, a epilepsja zdawała się być tylko jedną z chorób, na którą cierpiała. I to taką chorobą właśnie fizyczną, powiedzmy, mózgu. Natomiast co się działo z jej psychiką, nigdy się tego nie dowiemy. Znaczy, na ten moment nie mamy szans się tego dowiedzieć, bo pewnie to wszystko jest gdzieś w aktach sprawy. I teraz to też jest takie ciekawe, dlaczego te akta są utajnione. Być może z tego powodu, że mają chronić rodzinę Analizy, która wciąż pewnie jej siostry żyją. Z tego, co wiem, to zmarła rozwita właśnie, bo widziałam jej nekrologię, ale może to jest jakaś zbieżność. Rodzice na pewno nie żyją już, Analizę. Może to jest kwestia tego, że
że jakiś wpływ, nie wiem, tak sobie myślę oczywiście spiskowo, że może na przykład Kościół przyblokował te akta, że może jednak z tych akt wynikało, no skoro był zapadł wyrok, no to z akt musiało wynikać. Że to jednak nie jest sprawka, ale to wszystko jest kwestia właśnie tego, czy religia jest w stanie nam odpowiedzieć na pytania takiej natury stricte ludzkiej, prawnej, określonej ramami. Czy my w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie wciąż odpowiadać religijnymi kwestiami na wiele rzeczy, poza taką filozofią, którą ja bardzo szanuję. Co ciekawe, biskup Sztangl, który udzielił zgody na egzorcyzm, po śmierci Annelise wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że osobowego szatana nie ma. Nie nagabuje on ludzi, nie nawiedza ich, nie opętuje, w związku z czym stwierdza kategorycznie jako zwierzchnik księży, którzy egzorcyzmowali Annelise, że nie była ona opętana. Ja też tak sobie myślę, że dość znamiennym jest to, że w okolicach, właśnie w których mieszkała rodzina Annelise i tam, gdzie panował właśnie katolicyzm, głównie to taki właśnie żarliwy i staro taki dawny, to ciekawym jest właśnie to, że tam było mnóstwo takich małych miejsc, gdzie działy się różne cuda. W sensie były jakieś mistyczki, oni wszyscy czcili to San Damiano, jeździli do tego ojca Pio. Potem po śmierci Annelise nagle się okazuje, że jakaś siostra Dorotea zaczyna mieć właśnie objawienia z Annelise w roli głównej. I ta Annelise siostrze Dorocie mówi cały czas o tym, że domaga się ekshumacji zwłok. Dlatego, że kiedy zobaczą jej zwłoki po ponad roku leżenia w ziemi, to zobaczą, że one się nie rozłożyły i to jest najlepszy dowód na to, że Annelise jest świętą, ponieważ Jezus Chrystus w jej objawieniach obiecywał jej świętość. No i na wniosek rodziny do tej ekshumacji dochodzi w 79 roku. Na cmentarz zbiegła się cała prasa, w ogóle wszyscy chcieli zaobserwować tę ekshumację. No i kiedy te trumny wydobywają, zawożą ją do jakiegoś tam miejsca, Instytutu Ekspertyz Sądowych, czy tam do jakiegoś domu, no nie wiem, gdzie oni to robili, bo to było na wniosek rodziny. W każdym razie było to miejsce otoczone przez policję, no bo ta sprawa wzbudzała olbrzymie kontrowersje. Zresztą na tych księżach nie pozostawiono suchej nitki. I kiedy rodzice chcieli zobaczyć Annelise, to zostali przez tam dyrektora tego całego instytutu poinformowani, że jak można było przypuszczać, po półtora roku leżenia w ziemi, ciało Annelise wygląda dokładnie tak samo jak każdego innego człowieka i jest to widok odrażający, w związku z czym on rekomenduje, by rodzice po raz ostatni w życiu swojej córki nie widzieli w takim stanie, chociaż myślę sobie, że widzieli ją w stanie może nie no wiecie, że nie w stanie rozkładu, ale nie wiem, czy wolałabym widzieć po prostu jakąś masę w trumnie, czy wolałabym widzieć moje dziecko, które ma podbite oczy, połamane zęby, jest w tragicznie wychudzonym stanie i ma twarz, która na mnie patrzy, jak z tych zdjęć, które widać w ostatnich chwilach życia Annelise. Oczywiście w Google możecie sobie zobaczyć. Ja celowo tych zdjęć tutaj nie wrzucam i też okładkę tego podcastu stworzyłam ze zdjęcia Annelise, które było zrobione przed tymi wszystkimi tragicznymi historiami, przynajmniej na początku tych pierwszych ataków, kiedy Annelise po prostu wyglądała jak piękna, młoda, zdrowa dziewczyna. I też taką, wydaje mi się, że w taki sposób trzeba o niej myśleć. I pewnie nurtuje was wiele pytań związanych właśnie z psychiką, w jaki sposób wytłumaczyć, bo też w komentarzach też czytałam bardzo wiele pytań, które się pojawiły na temat różnego rodzaju mitów dotyczących tej sprawy, ponieważ dr Goodman jest antropolożką, czy była antropolożką kultury, religioznawczynią, która w ogóle badała mistycyzm i w ogóle jakieś takie doznania parapsychologiczne i paranormalne. I ona jest raczej zwolenniczką tej teorii, że Annelise Michel
była pod wpływem jakichś sił, no ale to też jest osoba, która jest tak jakby z tej jednej strony barykady. Nie widziałam nigdy takiej analizy właśnie książkowej kogoś, kto jest, nie wiem, medykiem, jest psychiatrą i tak dalej, i tak dalej. I nawet w tej książce, która powiedzmy patrzy przychylniejszym okiem na te wszystkie paranormalne wydarzenia, nie ma nigdzie wzmianki o lewitujących gwoździach, o lewitującej Annelize, o jakichś strzałach światła. Jedyne, co się gdzieś tam pojawia, to jest ten zapach, który bywa odczuwalny przez inne osoby, ale znowu są to zawsze osoby, które są Annelizie bardzo bliskie. I tutaj też zaczynam, i tutaj też mam zawsze pytanie, które polega na tym, czy przypadkiem nie jest to na przykład psychoza udzielona, czyli na przykład analiza jest tak przekonująca i mówi tak przekonujące rzeczy do swoich bliskich, którzy chcą w tym widzieć jakąś boską naturę, że zaczynają czuć jakieś zapachy. Na przykład podczas jednego z egzorcyzmów ktoś mówi, ksiądz mówi, czy czujecie zapach kadzidła? A nikt go nie czuje i nagle rozwita tak nieśmiało mówi, nie, no ja w sumie bardziej czuję fiołki, więc zasugerować komuś, kto jeszcze jest bardzo podatny na różnego rodzaju treści, jest też bardzo łatwo, tym bardziej, że zaczynamy się doszukiwać rzeczy, które mają większy sens i większe znaczenie. Więc też te zapachy nigdy nie były potwierdzone przez koleżanki w szkole, przez księży, którzy byli nastawieni nie tak mocno jednokierunkowo, tak jak na przykład ksiądz Renz czy ksiądz Alt, którzy wręcz dorabiali pewne rzeczy, że w sensie teorie dorabiali do tego, co się faktycznie dzieje, jak na przykład to, że analiza leży na podłodze i to jest ewidentny objaw katatonii, a tutaj było to interpretowane tylko i wyłącznie jako znak opętania. W związku z czym są takie pytania w tej książce, właśnie egzorcyzmy analizy Michel, na które nie ma odpowiedzi. Nie wiem, na ile też w ogóle tam rzeczy zostało pominiętych przez tę książkę, zważywszy na to, że tutaj te rzeczy, które księża mówi, też były i tak cenzurowane i okrojone, a do akt nie mamy dostępu. Więc tak tylko mówię, że nawet super optymiści na temat opętania nic nie wspominają o żadnych lewitujących rzeczach, więc jeżeli gdzieś to czytaliście, to albo mi podeślijcie te źródła, albo je sami zweryfikujcie, bo jestem bardzo ciekawa. W każdym razie w książce Goodman nic nie ma o takich rzeczach jak jakieś trzaskające, łamiące się meble i właśnie lewitujące gwoździe. Nic takiego nie ma. I teraz jeszcze jedna rzecz, która pojawiła się bardzo często w komentarzach, dosłownie tuż kilka minut po opublikowaniu pierwszej części, mianowicie jak wytłumaczyć to, że Annelize mówiła w wielu językach i mówiła językami, których nie znała. Egzorcyzmy odbywały się w dwóch językach, po niemiecku i po łacinie. Niemiecki to był język ojczysty Annelize Michel, w związku z czym ona znała go najlepiej ze wszystkich języków. Drugim językiem, którym Annelize świetnie operowała, była właśnie łacina. I ona się jej uczyła, ponieważ była obowiązkowym przedmiotem w jej szkole, ale oprócz tego do momentu wejścia ustaleń z tego drugiego soboru watykańskiego msze również były odprawiane po łacinie. Ona była mocno z kościołem związana i nawet po tym soborze chodziła do takich kościołów, w których te msze po łacinie były. W związku z czym łacinę znała bardzo dobrze i zresztą miała z niej świetne oceny. Pojawia się taka sytuacja, w której któryś z egzorcystów zwraca się do Annelize po holendersku i Annelize rozumie pytanie, które pada w tym języku, nic zresztą dziwnego, bo to jest język dość zbliżony do niemieckiego, to znaczy to jest, mówi się potocznie, że to jest mieszanka angielskiego i niemieckiego. W każdym razie nie jest to język kompletnie obcy Annelize, więc ona nie mówi po holendersku, ale odpowiada po niemiecku na pytanie, jakieś dość proste, zadane w holendersku. Następnie jest taka sytuacja dość zbliżona, kiedy to pytanie pada w języku duńskim. No, Dania graniczy z Niemcami, również jest to przecież język germański. I znów odpowiada tylko na pytanie, które jest zadane w tym języku. I to też jest dość proste pytanie, chociaż o tym duńskim słyszałam tylko raz i to z jednego źródła, więc nie wiem, czy w ogóle to nie jest pomyłka z tym językiem holenderskim. Ale jest taka sytuacja, w której jeden z księży zwraca się do Annelize po chińsku i ona wówczas mu odpowiada. I odpowiada mu tak, że demony, które przez nią przemawiają, odpowiadają tak. Przestań do mnie mówić, jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, to masz mówić po niemiecku. I na tym się kończy ten dialog.
Czy Anneliese zrozumiała, co mówi do niej ksiądz? Czy po prostu wiedziała, że ksiądz mówi do niej w innym języku i Anneliese rozzłoszczona powiedziała, że jeżeli chcesz porozmawiać, to masz do mnie mówić w języku, który rozumiem. Więc ta cała hipoteza, która została postawiona, że Anneliese mówiła w językach, a jest to postrzegane jako takie no, dosięgnięcie pewnej jakiejś mistycznej sfery wiary, jest tutaj zupełną nadinterpretacją, ponieważ zarówno z książki dr Goodman, jak i z drugiej książki doktora, który był w ogóle jakimś biskupem, nazywa się ta książka Lessons Learned, The Anneliese Michel Exorcism. Też ją tutaj wam wrzucam w źródła. Ten biskup twierdzi, że również to po prostu była nadinterpretacja. Teraz posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia ekspertka Monika Kotlarek, czyli psycholog, pisze. Pierwsze pytanie, jakie wydaje mi się tutaj bardzo istotne, to jest to, co to jest... Znaczy, wiem, że nie jesteś osobą związaną z Kościołem, przynajmniej pod kątem duchowieństwa i tak dalej, ale jest coś takiego, takie pojęcie opętania. To jest stan człowieka, w którego wkraczają demony, czyli jakieś osobne byty i one przejmują władzę nad tym człowiekiem. Egzorcyści, którzy wypowiadają się na temat swojej powiedzmy specjalizacji, zawsze mówią, że zanim stwierdzą opętanie, muszą te osoby zdiagnozować psychiatrycznie. I dopiero po wykluczeniu przez wszystkich psychiatrów, czy tam przez specjalistów choroby psychicznej, dopiero uważają, że jest to opętanie. Co dla ciebie, jako dla psychologa, psycholożki klinicznej, czy ty się w ogóle zgadzasz z czymś takim, że jeżeli ktoś ma takie ciężkie zaburzenia i wie, że żyje w nim jakiś drugi byt, czy trzeci, czy czwarty, bo Anneliese Michel miała tych bytów w sobie 6 albo 7 demonów, to co ty wtedy myślisz o takiej sytuacji? Ja... Przede wszystkim dobrze byłoby jakby zweryfikować tego psychiatrę czy psychiatrów, którzy badali, tak? Czy do takiego badania w ogóle doszło. Opętanie występuje pod nazwą opętanie, nawet w tych wszystkich podręcznikach Towarzystwa Psychiatrycznego ze Stanów Zjednoczonych, czyli DSM, tak? Tam jest coś takiego jak opętanie i trans. To jest traktowane jako zaburzenie psychiczne, gdzie ludzie rzeczywiście mogą się zachowywać w jakiś konkretny sposób. I to już, to w jaki sposób się zachowują, to jest kwestia bardzo często kulturowa, tak? Antropolodzy mówią, że to jest culture-based zaburzenie, tak? Czy cokolwiek takiego. Czyli jeżeli żyjemy gdzieś tam w kraju katolickim, mocno katolickim, mniej lub bardziej, no to wiadomo, że to będą jakiś czy szatan, czy jakieś upadłe anioły, czy jakieś nie wiadomo co. Natomiast samo zbadanie przez psychiatrów nie wystarczy. Ważne by było, żeby wprowadzić leczenie. Jeżeli czasami wystarczy leczenie tabletkami lekami psychiatrycznymi, takimi przeciwdepresyjnymi. Znane są historie, gdzie na przykład był mężczyzna mocno uzależniony od alkoholu i gdzieś tam w stanie delirium zaczął mówić, bluźnił na Boga i jakieś tam różne inne dziwne historie były. Podali mu leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne i ten człowiek wrócił do pracy. Tak? Także jakby są znane gdzieś tam w medycynie takie historie. Dlatego poza samym zbadaniem dobrze by było spróbować leczyć tego człowieka, tak? Gdzieś tam dać mu szansę na to, żeby w szpitalu psychiatrycznym, nie wiem, poszedł na terapię, żeby go uspokoić, wyciszyć, żeby dostał odpowiednie leki, odpowiednią opiekę. I wtedy dopiero będzie można powiedzieć, czy to jest jakby choroba, tak? Czy to jest jakiś typ osobowości, czy coś jeszcze innego. Mnie samej, ja jestem wychowana w wierze katolickiej, natomiast jakby jestem osobą niewierzącą, więc dla mnie coś takiego jak opętanie nie do końca istnieje, tak? To jest dla mnie, znaczy, nie ma czegoś takiego jak opętanie w kościelne, tak? Czy religijne, w sensie, no, jest to choroba, jest to problem umysłu i z tym należy się mierzyć, no, jednak mimo wszystko terapeutycznie i psychiatrycznie i medycznie. W tej historii też się zastanawiam się, na ile gra rolę w ogóle
osadzenie jej na osi czasu, bo to są lata 60. i tam jednak no, mam wrażenie, że wtedy psychiatria generalnie nie była tak rozwiniętą nauką, jak jest dzisiaj. I chyba też pokutowało takie przekonanie, że ktoś, kto jest chory psychicznie, to po prostu jest takim odpadem społecznym. I w tej historii była taki moment, przynajmniej o tym mówi jeden z egzorcystów, który jeszcze żyje i który pracował przy tych egzorcyzmach na analizę Michelle. I on mówi o tym, że kiedy ona przestała kompletnie jeść, bo też zaraz chcecie o jeszcze inną rzecz zapytać, przestała jeść, była bardzo wychudzona, była w tragicznym stanie fizycznym, po prostu wyglądała jak zwłoki na dobrą sprawę, to dopiero wtedy ten ksiądz poprosił psychiatra, żeby może dał jej jakieś leki, żeby ją wyciszyć. I psychiatra wtedy powiedział, że on nie może takich leków podać, ponieważ ona jest opętana i on nie wie, jak leki zareagują. I kiedy to usłyszałam, to szczerze powiedziawszy, zagotowało się we mnie, bo po pierwsze nie wierzę, żeby lekarz, który jednak ślubował, czy składał przysięgę Hipokratesa, no przecież może spróbować. Ta dziewczyna jadła tynk ze ścian, jadła robaki, uderzała przez tydzień głową w ścianę. No, przecież nie mogło być gorzej od leków. I tutaj zastanawiam się, na ile to, tak też to kwestionuję trochę w tym, czy to w ogóle była prawda, że lekarz odmówił, czy po prostu jej tam nie wysłano z tego względu, żeby to nie było takie dla niej, dla całej rodziny zresztą, nie, stygmatyzujące. Ale chcę zapytać ciebie o coś takiego, bo ja sobie tak myślę, że okej, są różne choroby, zaburzenia, ludzie mogą popadać w różne stany. Dlaczego ta agresja jest tak skierowana właśnie w te religie? Ona dotyczy religii i może być właśnie przez wierzące osoby mylona czy odbierana jako właśnie opętanie takie demoniczne. Właśnie dlatego, że została w takiej religii, w takiej wierze wychowana. Jeżeli pomyślimy o gdzieś tam latach 50., 60., tak, i o takiej mocno konserwatywnej katolickiej rodzinie, no to wiemy, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to jest grzechem. Wystarczy, że nie wiem, ta dziewczyna będzie chciała, nie wiem, pomalować sobie paznokcie, tak, i już będzie skazana na piekło. Należałoby się przyjrzeć rodzinie i wychowaniu, temu, czy była krótko trzymana, tak? Czy wielu rzeczy jej zabraniano, czy karano ją za bardzo wiele rzeczy. I to bardzo łatwo jest utożsamić z Bogiem, tak? Czy z Biblią, czy z religią w ogóle, w której ona została wychowana. Ja mam taki obraz gdzieś tam historii ludzi, którzy wychodzą z takiego domu i mówią o tym, że byli bici, że ludzie się nad nimi znęcali, że rodzice, nie wiem, zamykali ich w piwnicy za to, że nie wiem, dziewczynka zaczęła miesiączkować i okazało się, że jest brudna i Bóg tego nie pochwala i nie wiadomo, co tam się dzieje, tak? Więc ta agresja, ten taki bunt, być może ona nie znała innego sposobu na to, żeby się zbuntować przeciwko temu. Nie mogła się sprzeciwić ojcu, matce, gdzieś tam całej rodzinie, więc zbuntowała się właśnie w taki sposób. To gdzieś tłumiła to przez wiele lat i w pewnym momencie to wybuchło. Bo nasze tłumione emocje, wściekłość, gniew, frustracja, jeżeli będziemy je tłumić, one tak czy inaczej znajdą ujście. Najczęściej w bardzo brzydki sposób, ale znajdą ujście. Mamy dziewczynę, która ma chyba jest pod koniec swoich nastoletnich lat, kiedy zaczyna powoli gdzieś tam popadać w takie stany, że najpierw przede wszystkim widziała postaci różnego rodzaju, czyli to są chyba omamy, prawda, wzrokowe? Czy to są... Omamy wzrokowe, opcjonalnie halucynacje. Halucynacje. Więc widziała jakieś postaci, dziwiła się, że inni ich nie widzą i od razu wiedziała, że są to demony. Potem do tego wszystkiego zaczęło dołączać się takie bardzo duże uczucie zmęczenia, wycieńczenia. Potem zaczęła, kiedy pojawili się egzorcyści już przy niej, bo to jakby tutaj ona to cały czas to utożsamiała gdzieś tam z religią, no to zaczęła mówić takim bardzo dziwnym, okropnym głosem, takim naprawdę, że trudno jest sobie wyobrazić, że ktoś, szczególnie młoda dziewczyna, może mówić takim, no, głosem demona, nie? Tak to nazwała.
Jej ciało całkowicie było w stanie się naprężyć, miała jakąś gigantyczną moc. Odpychała ludzi, biła ludzi, sama dokonywała właśnie aktów autoagresji. Do tego wszystkiego w bardzo dziwny sposób się zachowywała, bo na przykład tutaj są takie zeznania świadków, że ona, ale to też wciąż jest, wszystko się dzieje w zamkniętym domu, prawda? Więc są tylko księża i jej rodzina. Jadła tynk ze ścian, kamienie, piasek, piła swój własny mocz. Tego typu rzeczy. I kończy się to na tym, że ona, znaczy, no nie kończy, bo to jest jakiś tam etap w tym całym opętaniu, że ona ma widzenie z Matką Boską, która przychodzi do niej podczas jakiegoś tam spaceru. I po tym spotkaniu, po pierwsze, ona odzyskuje nagle siły na jakiś czas, i wtedy Matka Boska mówi jej, że bardzo cierpi on, jej serce z tego powodu, że tak dużo ludzi trafia do piekła i że trzeba odkupić winy tych osób, żeby tak dużo tych osób do tego piekła nie szło. I wtedy Anneliese Michel miała takie przekonanie, że byłoby to straszliwie egoistyczne, gdyby ona wzięła swój komfort za rzecz ważniejszą, a nie uratowanie tych tysięcy czy setek tysięcy dusz, które są zagubione, co oczywiście z punktu widzenia osoby, która wierzy w Boga, no to jak już była taka postać na świecie, która odkupiła winy wszystkich i grzechy wszystkich, i był to Jezus Chrystus. Więc wydaje mi się to bezzasadne, ale ona potem wraca do domu, mówi o tym, że miała to widzenie z Matką Boską, i od tej pory cała jej rodzina jakby rozumie, że ona jest jakby naznaczona, że jest po prostu osobą wybraną przez Boga, i akceptują to, co się z nią dzieje, co jest po prostu straszne, bo ona potem przestaje jeść w ogóle. Jest w stanie zjeść chyba tylko pół banana i tak dalej. Więc gdybyś miała te wszystkie, ja wiem, że to jest bardzo pewnie powierzchowne, to co ci się tak pierwsze nasuwa na myśl? Co jej mogło po prostu być? Zaburzenia dysocjacyjne. To jest pierwsza rzecz, która mi w ogóle przychodzi na myśl. Jest to forma zaburzeń nerwicowych i oznacza zaburzenia, które cechują się utratą własnej tożsamości i jakby z pełnej, stuprocentowej orientacji co do otoczenia, co do środowiska, w którym się znajdujesz. Czyli takie zupełne oderwanie jakby od tego, kim jesteś, tak? I wtedy możesz mówić różnym głosem, mówić, nie wiem, jest to pismo automatyczne, tak? Gdzieś tam się też pojawia przy opętaniach, mówisz o tym, że pismo automatyczne. Że jakby osoba opętana cały czas coś próbuje, jakby dłońmi cały czas rusza, natomiast bardzo często jak się podstawia ołówek i kartkę, to się okazuje, że one tam próbują coś pisać, tak? I to jest to pismo automatyczne, niezależne jakby od ich woli. Że to niby demony kierują tą dłonią i chcą coś tam przekazać, nie? No i jakby w momencie, kiedy tracisz swoją tożsamość, bo opętuje cię 6 czy 7 demonów, nie wiesz do końca, gdzie jesteś, wydaje ci się, że widzisz Matkę Boską, albo ją widzisz, bo masz halucynację, bo twój mózg ma pewne... To też halucynacje są bardzo popularne, bardzo powszechne przy schizofrenii na przykład, tak? Więc bardzo jest możliwe, że ta dziewczyna miała na przykład dwie diagnozy, tak, że mogłaby mieć dwie diagnozy. Miała, wiesz co, chyba w wieku 16 lat ataki epilepsji, ale potem psychiatrzy nie byli do końca pewni, czy to jest epilepsja, ale po prostu miała jakieś takie napady padaczkowe, powiedzmy. No to przy atakach epilepsji jest trochę tak jak przy schizofrenii, w sensie, że aktywność naszego mózgu znacząco się zwiększa. On, jakbyśmy zobaczyli sobie to wszystko gdzieś tam na rezonansie, to on po prostu by cały świecił, tak? Że tego jest mnóstwo i dlatego są na przykład napady epileptyczne, gdzie nasze ciało kompletnie jest poza kontrolą, nasz mózg przejmuje kontrolę całkowicie, jakby bez udziału naszej woli i świadomości. Więc to kto wie, czy to gdzieś też to napady epileptyczne też mogą prowadzić do uszkodzeń. Tak, w mózgu. Ona mogła przy napadzie padaczkowym upaść, uderzyć się w głowę i coś mogło się zadziać tam w środku, tak? Tego też nie wiemy. No tak, bo... No i tak jak mówiłaś, że ta psychiatria w latach 50-tych, 60-tych, no to no leczyło się tak zwaną histerię u kobiet, nie wiem, zgniataniem jajników na przykład, czy coś, tak? Więc no różne, czy lobotomią, czy różnymi innymi rzeczami.
Jeszcze chciałam tylko nawiązać do jednej rzeczy. Powiedziałeś, że cię, do góry cię podniosło i się sfrustrowałaś tym psychiatrą. Natomiast no, faktem jest, że wiesz, w dzisiejszych czasach lekarze też składają przysięgę Hipokratesa, a jednak zasłaniają się na przykład klauzulą sumienia, tak? Ale w psychiatrii Więc też funkcjonuje klauzula sumienia? wszędzie funkcjonuje. Nie spotkałam się z psychiatrą, który by używał klauzuli sumienia, natomiast no, jakby cała medycyna jest okej, okay, tak? I każdy psychiatra ma prawo odmówić leczenia, bo na przykład, nie wiem, stwierdzi, że no nie wiem, no nie zna się na jakimś zaburzeniu, tak, czy coś i może odmówić komuś leczenia. Była taka kobieta, psychiatra ze Świecia, ze szpitala psychiatrycznego, która uważała, że wszyscy jej pacjenci na oddziale byli opętani. Ona zamiast podawać im i przepisywać leki, to jest historia znana, możesz sobie poczytać o tym. Zamiast przepisywać im odpowiednie leki, terapie i różne tego typu rzeczy, ona leczyła ich, kazała im chodzić na mszę, wodą święconą ich tam polewała i różne dziwne rzeczy się działy. Ona uważała, to jakby zupełnie odwrotnie, tak, że absolutnie wszyscy są opętani. I na przykład ci ludzie, którzy zgłaszali się gdzieś tam z depresją czy z czymkolwiek, to też stwierdziła, że to jest działanie demona. Depresja jest działaniem demona na przykład, nie? Więc A trzeba iść powiedz do kościoła. właśnie, jeżeli na przykład, no podejrzewam, że tam po prostu były osoby chore, no skoro były w szpitalu psychiatrycznym, to w jaki sposób takie zachowanie i takie właśnie pokazywanie tym ludziom, że są opętani, no chyba mimo wszystko każdy, kto tam jest zaburzony, to jednak ma jakieś tam logiczne myślenie i wie, co to znaczy być wie co to znaczy opętanie, to w jaki to sposób wpływa potem na świadomość takiego pacjenta, na jego zdrowie? No, To jest jeżeli wzmacnianie tego zaburzenia, czy... zdecydowanie to jest pogłębianie objawów, tak? Jeżeli depresja jest nieleczona w żaden sposób, no to dochodzi do samobójstw, tak? Do bardzo silnych aktów autoagresywnych i tak dalej, więc no, to jest bardzo niebezpieczne. Ale druga rzecz, to jest to, że na przykład tacy ludzie czują się kompletnie nierozumiani, zignorowani. No jeżeli idę do szpitala, tak, czy to z własnej woli, czy nie, ale powiedzmy, że godzę się na tą hospitalizację i chcę się leczyć, i przychodzi do mnie lekarka, która mówi, że ja nie jestem chora, tylko wystarczy, że się pomodlę i to przejdzie, no to nawet gdybym nie miała do końca zachowanych jakiegoś tam logicznego myślenia, no to próbując tych modlitw, nabożeństw i nie wiadomo czego, no to przecież to nie działa, tak? Religia, ja tu chciałabym zaznaczyć, że religia, modlitwy, to wszystko może działać wspomagająco, tak? Na zasadzie jakiejś tam medytacji, na zasadzie skupienia się, na zasadzie takiej, żeby nadzieję mieć, tak? To jest wszystko bardzo fajne. Natomiast no, modlitwą nie wyleczymy tego, że w naszym mózgu brakuje serotoniny, tak? No, nie czarujmy się. No to też właśnie bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że to są takie dwie twarze religijności, że religijność właśnie może być taka wspólnotowa, taka budująca, a tutaj jednak wkraczamy w takie odmęty. No magii, nie? Bo to jest jednak jakieś takie Tak. magiczne. Magia, sekciarstwo, to coś w tym stylu, nie? I nie chcę, broń Boże, obrazić nikogo, kto wierzy, no bo jeżeli uznajesz istnienie Boga, to też wiesz, że istnieje szatan. No rozumiem, że to jest kwestia wiary, prawda? Ale tutaj jednak no jest to takie bardziej zabobonne, takie mam wrażenie, że to jest takie bardzo pierwotne, że ludzie wierzyli w różnego rodzaju duchy. Ale też chciałam zapytać ciebie o rodzinę, bo chciałam się też na tym chwilę skoncentrować, ponieważ rodzice Annelizy Michel byli ludźmi bardzo wierzącymi, którzy nie wierzyli i nie chcieli reformy kościoła, w związku z czym bardzo się tam otwarcie wypowiadali przeciwko reformom kościoła, które w tamtych czasach zachodziły. I ja sobie tak pomyślałam, że im to opętanie ich córki po prostu było na rękę, budowało trochę ich wizerunek jako takich naznaczonych. I pomyślałam sobie, oczywiście nie jestem ekspertką, ale pomyślałam sobie o tym, czy to może być coś w rodzaju tego zespołu Münchhausena, tak to się nazywa? Tego z przeniesieniem, Tak. że wywołujesz objawy u bliskiej osoby po to, żeby tobie ludzie współczuli, żeby koncentrowali się na tobie. To była taka rzecz, o której ja pomyślałam w tej sytuacji. Powiem ci, że jest to bardzo możliwe, tak? W sensie, że ci rodzice tacy głęboko wierzący, no, wychodzili na takich wojowników, tak? Walczących z demonami, z siłami
piekielnymi, z siłami Nie, obrony ciemności. ludzkości i zagubionych dusz, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Ja nie wiem, czy ta Anneliese Michel miała rodzeństwo jakieś? Miała 3 siostry. Okej, to też mogłoby być istotne, czy ona była na przykład najmłodsza, tak? Albo najstarsza. I czy Najstarsza. na niej, no właśnie, i jakby jako pierwsza mogła, no przy pierwszym dziecku rodzice to już kompletnie nie wiedzą, jak się zachować, tak? I mogli ją naprawdę traktować w różny sposób. Bardzo wiele rzeczy mogło się na niej odbić po prostu negatywnie. Natomiast rzeczywiście, tak, wywoływanie objawów, indukowanie pewnych chorób, zaburzeń, po to, by uchodzić za najlepszego na świecie opiekuna, no, stawiali siebie, tak, w jakiejś takiej pozycji nawet chrystusowej, bym powiedziała, tak, skoro tam walczył z piekłem, czy nie wiem, jakiś archanioł Gabriel, czy ktokolwiek. Rzeczywiście jest to możliwe. Jest to możliwe, że opętanie u córki było im na rękę. No tutaj też jest dla mnie taka też trudna do zrozumienia rzecz, że do pewnego stopnia rozumiem, znaczy staram się zrozumieć, że jeżeli ktoś cierpi na takie zaburzenie, no to po prostu faktycznie jest mu to na rękę, no ale jeżeli twoje dziecko traci zęby, bo gryzie ścianę, kiedy waży 30 kilo, nie ma siły nic zrobić i zaczyna to wszystko być takie, no powiedzmy obrzydliwe, dlatego że na przykład ona jadła własne, wszystko co wydala, własne ekskrementy jadła, no to nie budzi się takie uczucie, takie pierwotne, instynktowne uczucie rodzica, szczególnie matki, kurczę, to jest moje dziecko, no muszę je ratować. Czy takie zaburzenie, jak ten zespół może, czy w ogóle jest jakieś zaburzenie psychiczne, które jest w stanie tak bardzo zagłuszyć te instynkty, że nie ratujesz tego dziecka? Zaczęłam się zastanawiać w momencie, kiedy mówiłaś o tym, czy to nie było tak, że ona w pewnym momencie przestała trochę przypominać człowieka. Oni ją odczłowieczyli. Że ona była tylko czymś w rodzaju naczynia, które było pełne demonów, które trzeba zabić, żeby te demony, nie wiem, nie przeszły na kogoś innego, nie zniszczyły świata, nie wiem, cokolwiek, tak? No bo jak ktoś waży, to sama mówiłaś, że ona w pewnym momencie zaczęła wyglądać jak martwa, tak? Jak zwłoki, więc... Tak. Więc no to już nie jest człowiek, tak? W takim rozumieniu. To nie jest zdrowy człowiek, o którego gdzieś tam można by było walczyć. Zwłaszcza jeżeli ma się takie poglądy gdzieś tam, że no po pierwsze, okej, jesteśmy wojownikami, walczymy. Po drugie, wywołamy objawy i my będziemy najlepszymi opiekunami na świecie. Różnie mogło być. Natomiast no rzeczywiście, moim zdaniem oni ją całkowicie zdehumanizowali, nie? Ciekawe, bo o tym nawet nie pomyślałam, ale nawet jest taki polski ksiądz, egzorcysta, który pojechał rozmawiać właśnie z tym egzorcystą, który faktycznie pracował z Anneliese, czy pracował, no. Próbował ją tam egzorcyzmować, podawać egzorcyzmom i on powiedział coś takiego w jednym z dokumentów na ten temat, że ten polski ksiądz, że Anneliese Michel tak jakby odniosła porażkę, ale tylko względną, bo ona straciła swoje życie, ale to było zwycięstwo nad tymi demonami. Tak jakby faktycznie to, co ty przed chwilą powiedziałaś o tym zdehumanizowaniu jej, no dziewczyna straciła życie. To jest koniec jej historii. A tutaj jakby to, że ona straciła życie, no to na dobrą sprawę to jest zwycięstwo, bo razem z nią zmarły właśnie te demony. To naczynie zostało rozbite albo ten worek został wyrzucony. W ogóle o tym nie pomyślałam. A gdybyś mogła jeszcze powiedzieć mi, dziewczyna waży 30 kilogramów i ma nadprzyrodzoną siłę, której nie jest w stanie dać rady czterech rosłych mężczyzn. Czy są takie przypadki? Tak silnych właśnie jakichś zaburzeń, czy chorób, czy takich właśnie rzutów chorobowych, które właśnie taką siłę w ludzi pompują?
Kojarzysz takie historie, w których, nie wiem, dziecko wpada pod samochód i matka w zastrzyku adrenaliny jakby napina absolutnie wszystkie swoje mięśnie, które ma w ciele i podnosi samochód na przykład, tak? Unosi go, albo go przesuwa, albo cokolwiek takiego. Jeżeli mamy taki właśnie zastrzyk i jesteśmy w stanie napiąć wszystkie mięśnie, to nawet ważąc 30 kilo jesteśmy w stanie się miotać, walczyć, wyślizgiwać, tak? No ważąc 30 kilo, to ona była naprawdę malutka, drobniutka i szczuplutka, więc to nawet nie musiała być siła, tylko to mogło być coś w rodzaju sprytu, tak? Że ona się gdzieś tam prześlizgiwała, gdzieś uciekła, gdzieś się schowała, czy cokolwiek takiego. I jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli na przykład przytrzymuje ją czterech rosłych mężczyzn, a ona ma w głowie walkę o życie swoje, tak? Bo ona nie wie, co ci cztery mężczyźni będą jej robić przy tych egzorcyzmach, leczeniu, czy jakkolwiek to nazwiemy. Walczysz o swoje życie, więc robisz absolutnie wszystko. Gryziesz, napinasz się, krzyczysz. Niektórych to jakby niektórzy wpadają w stupor i kompletnie nie są w stanie nic zrobić, zamierają, a niektórzy walczą i to wszystkimi możliwymi siłami, więc jest to jak najbardziej możliwe. Ona była poddawana leczeniu psychiatrycznemu po tych atakach epilepsji i lekarze po pewnym czasie, po kilku miesiącach leczenia i wykorzystywania podobno wszystkich dostępnych środków, stwierdzili, że oni nie są już w stanie jej pomóc dostępnymi metodami i wypisali ją do domu, gdzie oczywiście jej zdrowie zaczęło całkowicie się pogarszać, stan jej zdrowia. Jak by wyglądało to dzisiaj, w dzisiejszych czasach? Co by się z taką osobą stało? Najprawdopodobniej byłaby hospitalizowana z własnej woli lub pod przymusem. W sensie, jeżeli ktoś zagraża sobie, albo się okalecza, albo grozi samobójstwem, albo próbuje je popełnić, to trafia do szpitala i na 10 do 14 dni jest pod przymusową obserwacją. Przymusową, na zasadzie ratowania życia, tak? Po prostu. I przez te 2 tygodnie to jest takie leżenie na sali, człowiek jest przypięty pasami, nie ma sznurówek, nie ma pasków, nie ma telefonu, nie ma ładowarki do telefonu, absolutnie nie ma niczego, czym mógłby sobie zrobić krzywdę. Jest na lekach uspokajających, ale też jest pod stałą 24-godzinną obserwacją. Myślę, że takie 2 tygodnie na tyle, na ile mogą się wydawać w pewnym sensie brutalne, tak? O tyle mogłyby pokazać, jak ona rzeczywiście zachowuje się w zupełnie innym środowisku. Kiedy jest bezpieczna, kiedy nie ma przy niej rodziców, kiedy nie ma przy niej księdza, kiedy są lekarze, pielęgniarki, które tam zachodzą, sprawdzają temperaturę, sprawdzają, czy wszystko jest w porządku, tak? Podają wodę do picia. Potem, po tym czasie obserwacji, trafia się na oddział. Na oddziale są terapie grupowe, terapie indywidualne i farmakoterapia. I myślę, że to byłaby taka podstawa, żeby ją gdzieś tam hospitalizować i zobaczyć, jak ona sobie radzi, tak na przykład po miesiącu w szpitalu, zobaczyć, jak działają leki. Szpital też jest o tyle bezpieczny i wygodny, że jeżeli któreś leki nie działają, to można je natychmiast zmienić. Nie trzeba czekać, nie trzeba kombinować. Tam są lekarze, tak, także tam można szybko, szybko wprowadzać zmiany, modyfikacje w dawkach i tak dalej. No i później podejrzewam, że nie wiem, jakby było, tak, w 100%, ale podejrzewam, że gdyby ją odciąć od rodziców, gdyby miała pełną opiekę taką, rzeczywiście byłaby bezpieczna w tym szpitalu, dostawała leki, dostawała posiłki i tak dalej, to myślę, że wyszłoby z tego. I potem mogłoby się skończyć jedynie na kontynuowaniu farmakoterapii, no i opcjonalnie na terapii, tak, żeby gdzieś tam popracować nad jej samooceną, siłą woli, nad nią samą po prostu, tak? No, tak bardziej rozwojowo już. Czyli twoim zdaniem wieloletnio doświadczonej psycholożki klinicznej prawdopodobnie cierpiała, bo tutaj na pewno jest stwierdzono u niej tam wcześniej depresję, te ataki epileptyczne, ale na twój taki psychologiczny nos to były to zaburzenia dysocjacyjne i pewnie jeszcze coś obok tego. Tak, gdybym miała cokolwiek postawić, to tak, na mój jakby racjonalny, naukowy umysł, tak? To bym postawiła.
który u niej występował, czyli te wszystkie dziwne rzeczy, o których ci opowiedziałam, to nie jest coś, co nie występuje też u innych chorych psychicznie. Nie, absolutnie nie. Nawet gdy wspomniałaś o tym głosie, tak, który był takim demonicznym, no ludzie są w stanie z głosem zrobić cuda. Aktorzy, piosenkarze, tak? Nasze struny głosowe są elastyczne i są w stanie zrobić naprawdę dużo. Nawet to, że podczas, nie wiem, zapalenia strun głosowych tracimy głos, tak? No to też jest ewenement pewien, tak? Coś zupełnie dziwnego dla nas. Natomiast to się dzieje i to się dzieje zupełnie naturalnie. Chyba, że właśnie też chyba takim bardzo dziwnym przypadkiem jest schizofrenia katatoniczna, prawda? Kiedy ludzie zastygają właśnie w jakimś ruchu, to też jest takie. Tak, mogę opowiedzieć taką krótką historię, jak pracowałam w jak pracowałam w Sydney jeszcze, to miałam taką pacjentkę właśnie ze schizofrenią i ona miała i katatoniczną, i paranoidalną. Natomiast w pewnym momencie gdzieś tam ona odstawiła swoje leki i pewnego dnia poszłam do niej, żeby spędzić z nią trochę czasu. No i nie mogłam się dostać do jej domu. No i jakoś tam udało się przez sąsiadów coś tam kluczem otworzyć i okazało się, ona leżała na łóżku z otwartymi oczami, nie mrugała, była zmoczona, była wychudzona, była brudna, była naprawdę w strasznym stanie i no oczywiście telefon na pogotowie, tak, zabraliśmy ją do szpitala po przyjęciu i tak dalej. No i potem jak już ona dostała leki, trochę jej się polepszyło, zaczęłam z nią rozmawiać. Powiedziała mi, że głosy w jej głowie powiedziały jej, że jeżeli ona, że ona tak nie może mówić, nie może się ruszać, nie może się załatwiać, nie może jeść, nie może otwierać drzwi, nie może odbierać telefonu, absolutnie ma nic nie robić, bo jeżeli tylko się poruszy z tego łóżka, to krzywda stanie się jej, stanie się mnie jako jej opiekunce i stanie się wszystkim ludziom, z którymi ona będzie miała kontakt. I ona była tak absolutnie przerażona, że jej mózg wyłączył wszystkie możliwe funkcje, tak? Więc są takie historie i są takie rzeczy, o których się naprawdę wielu ludziom nie śniło, a nasz umysł jest w stanie je wytworzyć. I ta taka katatonia całkowita, brak ruchu, brak mówienia, brak... No, pierwsze co zrobiłam, to sprawdziłam jej tętno, tak? Bo ona wyglądała, jakby rzeczywiście była martwa. Natomiast no, szczęśliwie akurat jej historia się bardzo dobrze skończyła, tak? Bo gdzieś tam trafiła pod odpowiednią opiekę i to się udało gdzieś tam wyrównać. Natomiast no, rzeczywiście bywa ciężko. Bywa ciężko. No i o tym chyba musimy pamiętać, że psychiki absolutnie nie wolno deprecjonować i że ma ona całkowity wpływ na nasze ciało i na to, co my jesteśmy w stanie zrobić albo czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Dziękuję. Nasz mózg jest najważniejszym organem w naszym ciele, tak? On nie ma ważności. Absolutnie wszystko. No. Jest w stanie też przejąć nad nami całkowitą kontrolę. Tak. Monika, bardzo ci dziękuję. Moim gościem była Monika Kotlarek, psycholog kliniczna. Możecie też Monikę obserwować na profil na Instagramie Psycholog Pisze oraz chyba też na stronie. Masz stronę, prawda? www.psycholog. Tak, mam bloga. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Oczywiście nie możemy dzisiaj diagnozować analizy, ponieważ nie znamy jej karty chorobowej, jej wyników badań. Możemy tylko i wyłącznie spekulować na podstawie badań, które zostały opublikowane. Jest ich bardzo niewiele, więc tak na dobrą sprawę mamy tylko i wyłącznie do czynienia z jakimiś przekazami z drugiej, trzeciej ręki na jej temat. Ale tak czy inaczej wszystko, co mogłoby potwierdzać czyste opętanie, można uzasadnić medycznie, naukowo i z taką myślą po prostu chcę Was dzisiaj zostawić, żebyśmy mieli zawsze na uwadze to, żeby posługiwać się faktami. Wiara jest bardzo ważna. Oczywiście ja absolutnie tutaj nie występuję jako jej przeciwniczka, broń Boże. Ale przychylam się do myśli Moniki, która powiedziała, że analizę można było pomóc. Nie wiemy, jaki byłby efekt tego leczenia, ale z pewnością możemy stwierdzić, że nie udzielono jej właściwej pomocy.
zarówno jeśli chodzi o tutaj pomoc rodziców, pomoc bliskich, pomoc chociażby ludzi w szkole, przecież ona się naprawdę nie kryła z tym, że jest coś nie tak. Ale przede wszystkim też mówię tutaj o lekarzach, o księżach, już nie wspominając. I jeżeli ta historia może nas nauczyć czegoś dobrego, to wydaje mi się, że niech to będzie to, żebyśmy próbowali osobom w potrzebie pomagać i wspierać ich naprawdę, a nie doprowadzać do stałego pogarszania się ich stanu zdrowia, ponieważ może to nas w jakiś sposób uszlachetnić albo wzbogacić nas jakoś tak egoistycznie. Tutaj trochę piję do tego, że mam wrażenie, że dla rodziny Annelizy, tutaj głównie mówię o jej matce, najważniejsze było to, żeby nikt jej córki nie postrzegał jako osoby chorej psychicznie. Że dla niej córkę, która była opętana, która zmarła i która właściwie nie umarła nagle, ona umierała latami. I nie można mówić, że się nie można było spodziewać i że ktokolwiek był tam zaskoczony, że ta dziewczyna nie żyje. Przypominam, ona ważyła niecałe 30 kilo w momencie śmierci. Zachowywała się bardzo autodestrukcyjnie. Mówiła nawet o tym, że chce sobie odebrać życie. Nikt nie zawiózł jej w takim stanie do szpitala. I to dla matki było ważniejsze, żeby nikt jej nie postrzegał jako wariatki. Tutaj mówię to absolutnie celowo, tego słowa używam, ono się pojawia w książce. Zresztą Monika tutaj wspomniała o tym, że poddana byłaby terapii, gdyby poszła do szpitala psychiatrycznego. I Anneliza raz trafiła na terapię, na którą wysłała ją dr Schleib albo dr Lenner. I ona poszła na jedną terapię grupową z osobami, które miały podobne problemy od niej. I ona wróciła z tego spotkania oburzona. Że w ogóle, przecież ona nie jest wariatką, nie jest obłąkana, co ona w ogóle robiła wśród takich ludzi. I trudno jej się dziwić, jeżeli wzrastała w takim domu. Więc tak na dobrą sprawę, ceną za ten brak postrzegania Annelizy jako osoby, też pewnie Anny jako osoby, która wydała na świat bardzo ciężko chorą psychicznie córkę, to ten spokój i brak tego nomen omen stygmatu rodziny z osobą chorą psychicznie było ważniejsze niż faktyczna pomoc i uchronienie swojej córki przed wszystkim tym, co ją spotkało i to nie tylko ze strony świata, ale też ze strony najbliższych jej osób. Z tą myślą was zostawiam oraz z pytaniem, czyją twarz miało zło w tej historii? Czy to był faktycznie demon? Czy tą twarzą była ignorancja i niewiedza? Czy tą twarzą była ciężka choroba psychiczna? Czy to była matka, która wolała, żeby jej córka była postrzegana jako opętana, byleby nikt nie przypiął jej łatki chorej psychicznie? A może kilka tych rzeczy naraz? Bardzo wam polecam materiał Lupy Sceptyka, właśnie pod tytułem Egzorcyzmy Annelizy Michel na YouTubie. Polecam wam stronę i Instagrama Moniki Kotlarek, psycholog pisze, a całą bibliografię znajdziecie sobie i tutaj źródła w oczywiście opisie odcinka. Nowy odcinek w przyszłym tygodniu, jeżeli się pojawi, to pod koniec tygodnia, ponieważ przyszły tydzień mam absolutnie zajęty nową, fajną rzeczą, która będzie dla mnie olbrzymim wyzwaniem. Jeżeli podoba ci się ten odcinek, to proszę polajkuj go na YouTubie, zasubskrybuj kanał, a jeżeli chcesz wspierać moją twórczość, to zachęcam cię do tego poprzez zostanie moim patronem. Patronem możesz zostać wspierając mnie na Patronite, patronite.pl/JustynaMazur albo na PayPalu. Zresztą tutaj w opisie odcinka również pozostawię wam takie opcje. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za cierpliwość i do usłyszenia. Bądźcie bezpieczni.